Cześć wszystkim z tej strony żuraw.pl. Zaczynamy dzisiaj kolejną sesję kampanii Cienie Tule w Volsungu Magii Wieku Pary, edycja 1.5. Ze mną są jak zwykle moi wspaniali gracze. Zaczniemy od Kameli Robbins. Cześć. Elfi Bonbiwantki odgrywanej przez Mei prosto z Alfheimu. Zaraz obok niej jest Jafar i jej wierny ogrzy Lokaj. Dobry wieczór Państwu. Odgrywany jak zwykle przez Tokusakę oraz najświeższy nabytek tej drużyny, chyba po raz drugi czy trzeci? Drugi. Nie, trzeci chyba. Trzeci? Trzeci wydaje mi się. Może. A tak, bo... Po raz trzeci, tak. Jest tak. Michał Ksaszers, który występuje u mnie w wielu różnych drużynach i wstąpił też do tej... Gdybyśmy jeszcze w czwartek grali w Cthulhu, to by grał 4 sesje w tym tygodniu ze mną. Ale zostaniemy przy 3, który się wciela w trolla piromantę prosto z Atlantydy, Eduardo Zajłotikutli. Że dobrze pamiętam wymowę jego nazwiska. Bardzo egzotycznego. Czy ktokolwiek pamięta, co się działo na ostatnich sesjach? Na ostatnich sesjach wiem, że mieliśmy przygody w pewnym klubie bruleskowym, gdzie May dawała popis. I byliśmy na poszukiwaniach profesora, który został jakoś porwany przez dekadenckie jakieś środowiska. I udało się nam go zlokalizować, ale z racji tego, że brakło nam czasu, to poszliśmy się zdrzemnąć, a nie uwalnialiśmy go i mieliśmy wrócić po niego do jego miejsca pojenia narkotycznego i upokorzenia. I przy okazji jeszcze od razu rozdamy karty. 3 karty dla Kameli i dla Jafariego oraz 4 karty dla mnie. Okej, karty rozdane, żetoniki wszyscy mają. Więc tak, odzyskaliście profesora z łap studentów żądnych, właściwie jednego żądnego zemsty studenta, który chciał ośmieszyć, poniżyć i sprawić, że profesor Wolfgang Schwarz zapadłby na zdrowiu, głównie psychicznym, przez co najprawdopodobniej jego kariera uczelniana uległaby zakończeniu w oparach skandalu, to dosłownie. Ale udało wam się go uratować, udało wam się go dostarczyć do szpitala, udało mu się przywrócić przytomność, przywrócić zdrowie. I dzięki temu weszliście z nim w komitywę, dzięki której dowiedzieliście się o historii dysków tak bardzo poszukiwanych przez Judę Schulza, z których część macie w swoim posiadaniu. Woli przypomnienia, dyski owe są bardzo starym, wręcz starożytnym tworem powstałym u zarania cywilizacji ogólnie jakiejkolwiek rozumnej na tej planecie zwanej Urdą. Ponoć, wedle spiskowych teorii, niepotwierdzonych naukowo, stworzonych przez pradawną rasę istot spoza planety zwanych prekursorami, którzy mieli w czasach, gdy północną półkulę Urdy pokrywały śnieżny całun, lodowy całun epoki lodowcowej, której pozostałości jeszcze dalej można spotkać na mroźnej północy w Chrimhroście, która ponoć wtedy właśnie przybyła na Urdę i sprawiła, że epoka lodowcowa się skończyła, przynajmniej na jakiś czas, trwający do dnia dzisiejszego, i które te dyski okazały się być kluczami do wrót wielkiej biblioteki Masjafu, skrywającej zapewne jakieś swoje tajemnice górskiej twierdzy położonej w południowo-wschodniej części Imperium Atamanu. Tyle się dowiedzieliście. Dowiedzieliście także, że jest plotka, właściwie się pojawiła, że jeden z dysków zamkniętych w pozytywkach stworzonych przez wielkiego westryjskiego złotnika Joachima Faberne znajduje się w skarbcu największego banku stolicy Westrii, Falkenestu, podziemnego miasta Falkenest, w domu bankowym Manner und Sons, prowadzonym przez Heinricha Mannera i jego synów. I zasadniczo na tym właśnie się skończyła ostatnia sesja, na tym, że dowiedzieliście sporo o dyskach, dowiedzieliście o potencjalnym pobycie
kolejnej pozytywki, którą warto byłoby odzyskać przed tym, jak spróbuje ją odzyskać zapewne Juda Schulz, którego macki i macki Towarzystwa Tule się rozlazły po całej Vanadii, prawie wszędzie gdzieś tam. Staje on wam prędzej czy później na drodze, próbując ubiec was w swoich działaniach albo przeszkodzić waszym działaniom. Więc... Czy my... Tak? Bo my mieliśmy chyba jechać, płynąć, ruszać w tamtą stronę i namówiliśmy profesorka, żeby jechał. Tak, profesor zanamował Kameli dzięki oczywiście wrodzonym zdolnościom przekonywania. Zgodził się towarzyszyć wam w tej wielkiej wyprawie, chociaż jest to oczywiście wyprawa zasadniczo niebezpieczna. Chyba zresztą nawet się zgodził wam towarzyszyć nawet do samego Masjahu, żeby dowiedzieć się, co też skrywa za tajemnicę Wielka Biblioteka, kiedy zdobędzie się wszystkie 5 kluczy. Nie macie wszystkich 5, macie 2. Trzeci wiecie, że jest w rękach Czerwonej Królowej w samym Lioness. Czwarty ponoć właśnie w skarbcu tego banku. Gdzie jest 5? Jeszcze tego nie... A nie było, że jeden ma Juda? Sorry, nie, przepraszam. Chyba macie... Macie chyba 3. Bo ja dobrze pamiętam. Jeden miał... Jedną pozytywkę miał Antoine Marceau w swoim skarbcu w wieżowcu w Marceau. No. Tak, pamiętam, że wam ją oddał za tam pomoc. No tak, oddał ją, ale czekaj. Bo z informacji, które ja pamiętam, jedną ma Juda Schulz, jedną ma Czerwona Królowa, jedna jest w banku i dwie my mamy. Wiesz co, ile ja dobrze pamiętam, to wy macie 3. Bo Juda dobra, miał... ja się nie będę kłócić. Mogą być i 3. Macie 3, bo Juda miał jedną, ale została mu ukradziona. Kiedy ją wynosił z aukcji w teatrze La Fontana, gdzie się tam działa akcja grupy, która grała przed wami. Więc ukradł chodzi ci o te wstępy do kompanii. Chyba coś nawet tam było wspomniane. Tak, znaczy się, rzeczy, które się faktycznie działy, nie? Więc to tylko, że wy jeszcze wtedy nie graliście. Wiem, ale ja patrzyłem. Znaczy oglądałem po części te dępy. No, więc wiecie, że w sumie ostatnia z tych pozytywek znajduje się właśnie w skarbcu banku Manor und Sons w stolicy Falkenestu. I teraz tak, pamiętam, że pisaliście listy do... Po dowiedzeniu się tych rzeczy powysyłaliście korespondencje do różnych... z poznanych wcześniej waszych kontaktów. Jafari pisał do Marka Silvestriego. Wykorzystując osiągnięcie. Żeby dowiedzieć się, żeby spytać się go, czy jest jakaś możliwość zdobycia pozytywki z rąk Czerwonej Królowej. Wraz do Mordekaja Lanzmana, żeby się dowiedzieć, jak się miewa jego biznes. Kamelia tak. Pisała do Artura Goodberego, tego słynnego boksera ogra, którego miała przyjemność podrywać w Lioness, oraz do brata Jamesa Blacka, Jeremiego. Przypomnisz mi, w jakim celu do nich pisałaś? W celach towarzyskich, podtrzymania na duchu i utrzymania pozytywnych relacji. Tak. I zasadniczo, Jafari, powiedz mi... Ja pisałem do Sylwestrego, żeby się nie śpieszył z tą robotą do okradzenia do Czerwonej Królowej. Okej, rozumiem. Czyli on ma po prostu zebrać dla ciebie jakieś informacje na temat tego, tak? Tak, ale powoli, spokojnie, wtedy, gdyby to nam potrzebne. Od Mordekaja Lanzmana dostajesz krótką depeszę krystalograficzną, nadaną oczywiście z Urso, w której informuje cię, że biznes powoli się odbudowuje, stop. Typowe biznesowe problemy, stop. Mateczka Salieri, stop. Największą przeszkodą do pokonania, stop. Zrozumiałeś z tego tyle, że najprawdopodobniej po prostu po ataku Judy Schulza i po tej jadce, która się odbyła w rzeźni Mordekaja Lanzmana, po prostu Lanzman musi odzyskać swoją pozycję na półświatkowym rynku i więc prawdopodobnie toczy jakieś konflikty z lokalnym półświatkiem. Skojarzyłeś, że prawdopodobnie chodzi o jakąś mafię ziołczą. Stylne. Tak, oni ziołczą Scyllę, skoro było wymieniony mateczka. To na tyle jesteś ogarnięty w sprawach półświatka, że wiesz, że to oznacza problemy z niziołkami. Wszystkim.
Z nisiołkami izogrami też, bo pamiętajmy, że niziołki często traktują ogrów jako swoich dalszych kuzynów. Jako część rodziny, tak de facto. Tak. Jako wyrośnięty. Ale... Powiedzcie mi, czy czym prędzej udajecie się do stolicy Westry, czy też organizujecie sobie coś po drodze? Dżawari sobie kupuje podręcznik, jak jeździć na nartach. Podręczniki, jak jeździć na nartach, są dosyć powszechną, znaczy poradniki narciarskie są oczywiście szeroko dostępną literaturą, czy też pozycją księgarską. Z Wotanii bardzo jest dużo turystów wyjeżdżających na urlopy właśnie w westryjskie góry, żeby oddawać się urokom kurortów narciarskich, których w tym kraju jest bardzo, bardzo dużo, więc to nie jest nic, co nie dałoby się załatwić. I też sobie załatwię jakiś sprzęt narciarski przy okazji. Aczkolwiek przypomnę, że stolica Falkenest, stolica Westrii, jest podziemnym miastem położonym w górach, położonych przy jeziorze o tej samej nazwie, czyli jeziorze Falkenest, więc zasadniczo na nartach nie wiadomo, czy będziesz miał okazję pojeździć. Chyba, że sobie zrobicie jakąś przerwę na turystyczne wypady. Ale zawsze warto być gotowym, gdzieś nie? Na wszystko. Tak. Ale to już tyle ode mnie. Więc moi drodzy, przeskakujemy od razu do Falkenestu, czy jeszcze coś chcecie robić? Nie wiem, ja myślę, że jeżeli o mnie chodzi, to raczej ja nie mam jakichś większych planów na razie. Jeszcze. A Kamelia? To w międzyczasie tak się jeszcze dopytam, jeżeli dobrze pamiętam, że toniki można wydawać na przerzut. Dodać sobie plus jeden do rzutu, ewentualnie więcej, jeżeli pozwala ci to na to jakiś gadżet bądź jakiś atut. Uzupełnić karty, wymienić karty, czasami okay. Też prowadzić jakieś rzeczy też można. Użycie żetonów, dodać kość do puli nawet po rzucie, jeszcze możesz przerzucić właśnie, dodać jedną kość, dodać jeden lub więcej zależnie od możliwości, wymienić kartę, aktywować atut, gadżet, moc, jeżeli jest to wymagane w opisie danego gadżetu, atutu bądź mocy. Tam macie, to chyba w Wolfsungu wrzucone te ekrany, te screeny z ekranu mistrza gry, tam są te rzeczy poopisywane, możecie sobie odpalić. Nie, ja też nie, bo nie wiem, co mnie ominęło, ale się zgadzam, chyba że to krzywdę ma robić. A na czym według ciebie, znaczy u ciebie się skończyło słyszenie nas? Jakbyś mógł przypomnieć tak dwie ostatnie minuty, na czym debatujemy i będzie okej. Okay. Bo słyszałam tylko trzaski, później przerwało, wywaliło. Znaczy Jafari mówił, żeby robić zakupy i kupuje narty oraz ten sprzęt narciarski oraz poradnik nauki jazdy na nartach. Czy tam jest zima? Ogólnie tam są góry dosyć wysokie, odpowiednik Alp, gdzie jest dużo kurortów narciarskich i prawdopodobnie Jafari szykuje się na jakieś szusowanie na nartach. A, ja każę mu kupić narty, łyżwy, porządne, to nie było sztucznych futer, nie? Futerko dla mnie. Puchate rękawice, no ogólnie to Kamelia daje Jafariowi taką listę, że się rozwija do ziemi, co ma kupić, nie? Poza tym był ten, depesza Telegram, czy ten krystalogram Jafariego od Mordekaja Lanzmana, w którym informował, że ogólnie pracuje nad odzyskaniem swojej pozycji, w dużym skrócie, w półświatku. Orso ma jakieś problemy z niziołczą Scyllą. Czy ja mam jakiegoś haka na tą Scyllę? Nie, do tej pory nie miałaś żadnych zatargów z niziołczymi Scyllami. No nieważne. Dobra, mistrz gry. Skoro już Kamelia dała mi dobry... Jeszcze druga lista rzeczy. Płyn zimowy do mojego samochodu, lepszy cały osprzęt zimowy. Okej, po rozmowie wnioskuję, że to będzie ten zimny region, tak? Znaczy ogólnie nie do końca zimny, bo górskie rejony są powiedzmy ośnieżone tam bardziej, a... Na razie, o ile jeszcze pamiętam, mamy porę roku chyba jakąś tam letnią, bądź ewentualnie wczesną jesienną, więc... Kurde. Ja tak się zastanawiam, czy w sensie już w międzyczasie jakieś podróży, bo nie wiem, czy my samochodem pewnie będziemy jechać, tak? Możecie jechać samochodem, możecie jechać pociągiem, lecieć sterowcem, no statkiem nie popłyniecie, no bo to nie ma drogi morskiej. No lećmy sterowcem. Bo ja w sumie bym coś ogarnął ciepłego, fakt, że gorący chłopak z mojego trola, ale... Ale Jafari wszystko kupuje. No, to akurat tutaj nie jest problem.
Dziafari wszystko kupuje, dosłownie w przenośni. Bo mój Dziafari ma sobie to, bardzo fajną profesjonalną umiejętność. Sceny ogólnie pokazują takie przebitki, jak Dziafari lata po sklepach, nosząc kolejne jakieś pudła, torby z zakupami, a potem jakimś cudem próbuje to wszystko upchać w bagażniku i na tym. Tak, lata ze mną z taką górą, a ja tam dokładam książkę Rzeźby z lodu, jak stworzyć cudowne dzieło sztuki, wszystko się wywraca. Tak, i no, z tym wszystkim tam stoi tylko z boku ten profesor Schwarz, patrzy się na to zdumiony i czasami tylko kręci głową i takie te delikatne facepalmy robi. Jafari jeszcze ten płaszczyk z wielbłądziej skóry dla profesora. Oczywiście, pani. Kiedy ostatnie sceny pokazują już, jak paromobil Kameli mknie przez zawijasowate drogi górskie prowadzące z Wotani właśnie do Westri, i kolejne ujęcie naszej filmowej historii pokazuje, jak docieracie w pewnym czasie, zapewne jest to więcej niż dzień podróży, myślę, że jakieś 2-3 dni dobrej, wielogodzinnej jazdy paromobilem, docieracie do Falkenestu. Falkenest, stolica Westri, położona, jak już było mówione, nad jeziorem o tej samej nazwie, czyli Falkenest. Jest to podziemne krasnoludzkie miasto, stolica państwa Westria, gdzie stąd wywodzą się najznamienici krasnoludzcy, głównie złotnicy, najznamieniści rzemieślnicy bawiący się w z jednej strony bardzo gustownych, luksusowych wyrobach technologicznych oraz technomagicznych, a przy okazji też bardzo precyzyjnych. Chronometry westryjskie są sławne na cały świat. Właśnie takie rzeczy, jak tworzył Joachim Faberna, jeden z najsłynniejszych westryjskich złotników, czyli jego słynne pozytywki, ale także inne podobne urządzenia, miniaturowe zwierzątka, na przykład coś jak sowa, którą posiadała Katrin Eisenerde, na przykład. Zapewne była też dziełem jakiegoś westryjskiego inżyniera. Więc tutaj Westria jest bardzo podobnie jak Wotania, mocno technologicznie dobrze ustawionym krajem, może nie tak silnym przemysłowo jak Wotańska Rzesza, ale za to bardziej, chyba nawet dużo bardziej słynąca z maestrii, z dokładności i precyzji wykonywanych przez nich urządzeń. Dodatkowo jest to kraj rolniczo-turystyczny. Z jednej strony są to wielkie połacie górskich hal, gdzie wypasają się krowy. Tutaj właśnie hodowana jest specjalna odmiana krów o fioletowym zabarwieniu sierści, z których podobno westryjscy cukiernicy produkują tutaj jedną z najlepiej smakujących czekolad całej Wanadii. Do tego jest tu mnóstwo kurortów górskich, gdzie wszelkiej masie turyści z różnych rejonów świata, nie tylko z Wanadii, ale też spoza, przyjeżdżają tutaj odpoczywać, szusować na nartach. Przepychana jest ostatnio, słynne były jakieś tam relacje z wystąpień awangardowych narciarzy, którzy prezentowali jazdę na pojedynczej desce, na pojedynczej narcie, tylko szerszej. Trwają dyskusje, jak nazwać nową dyscyplinę śnieżnego sportu. Jeszcze nadal nikt nie doszedł do konsensusu. Na razie jest to uważane za ekstrawagancję i za mocno awangardowe wybryki dzieci i młodzieży bogatych Wanadyjczyków, bogatych arystokratów. Kurorty. Tajemnicą Poliszynela jest, że kurorty te wszelkiej maści są areną szpiegowskich konfliktów wielkich mocarstw. Tutaj dokonuje się różnego rodzaju sabotaży, morderstw, wykradzania poufnych informacji. Jest tu mnóstwo podwójnych agentów różnych mocarstw. To wszystko zamieszani są politycy z czołowych szpalet w gazetach. Z czołowych tutaj z nagłówków gazet. Pełno tutaj różnego rodzaju skandali również, więc jest to ciekawy kraj, ale z drugiej strony w czasie Wielkiej Wojny Westria zachowała swoją neutralność, nie uczestniczyła w wojnie, chociaż jak mówiłem, na jej terenie działy się różne rzeczy zakulisowe, ale oficjalnie w wojnie nie uczestniczyła. Westria też jest znana właśnie ze swoich banków.
to tutaj, szczególnie w Falkeneście, w stolicy, znajdują się najlepiej zabezpieczone, największe, najbardziej uznane domy bankowe właściwie na całym świecie. Tutaj najczęściej najbogatsi Wanadyjczycy mają swoje prywatne konta, w których przytrzymują najważniejsze kosztowności, największe zbiory oszczędności, czy też najcenniejsze rzeczy, czy to klejnoty, czy to jakieś papiery wartościowe, czy też poufne informacje. Jest to kraj, który jest naprawdę bardzo ciekawym miejscem dla ludzi zainteresowanych tak polityką, jak i biznesem, jak i po prostu zarabianiem pieniędzy, czy też finansjerą ogólnie. Kwaterujecie się oczywiście zapewne w jakimś porządnym miejscu. Podejrzewam, że gust Kameli nie pozwala jej zakwaterować się w niczym innym, jak jakimś dobrym, przynajmniej czterogwiazdkowym hotelu. To jest doskonały hotel z typu tych górskich. Mają koniki, mają rozrywki, mają instruktorów od narciarstwa, mają wszystko, czego się tylko zechce i najfajniejsze, mają gorące źródła na otwartym powietrzu, więc można się kąpać, a na ciebie śnieg pada. Dokładnie, dokładnie tak jest. Mają termy, mają baseny, w których sobie można pływać, mają tutaj przejażdżki kolejkami górskimi, gdzie można też, są specjalne wycieczki nad jezioro Falkenest, gdzie można sobie popływać, czy to rowerami wodnymi, czy to łódkami, albo nawet wynająć sobie jakiś tam jachcik, żeby sobie po prostu po tym jeziorze pożeglować, czy też poodpoczywać w spokoju, popatrzeć się z jednej strony na wspaniałą taflę głębokiego, piekielnie głębokiego jeziora, jednego z najgłębszych jezior w Vanadii, o którym też krąży wiele ciekawych opowieści, że nikt tak naprawdę nie zbadał do końca dna i nie wiadomo, czy to jezioro ma dno, czy nie jest połączone. Niektórzy twierdzą, że połączone jest z Morzem Tetyckim, z Oceanem Tetyckim, więc o samym jeziorze Falkenest też dużo ciekawych plotek krąży, których można się też dowiedzieć, nawet niespecjalnie długo przebywając w tym miejscu. A dodatkowo popatrzeć, co jest z pokładu takiego jachtu, można na panoramę właśnie gór, w których zbudowane jest to wielkie, podziemne, krasnoludzkie miasto. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ogólnie powiedzcie mi, w jaki sposób chcecie podejść do tego, jak dotrzeć do skarbca banku Manerun Sons i wydobyć z niego to, co chcecie z niego wydobyć. Ponieważ chciałem na dzisiejszej sesji dla ubarwienia jej wprowadzić pewne elementy z innej gry, a mianowicie z Ostrzy Mroku, która według mnie świetnie się nadaje do przeprowadzania tak zwanych heist rozgrywek, typu właśnie napady, jakieś akcje szpiegowskie i temu podobne. Chciałem kilka elementów z tej gry zapożyczyć i wprowadzić ją tutaj tak w ramach, powiedzmy, dużego home rule'a do dzisiejszej sesji. I moja propozycja jest taka, żeby podzielić całą tą dzisiejszą podejście do zdobycia tej pozytywki z wnętrza skarbca banku na trzy takie duże sekcje. Pierwszą z nich byłoby zbieranie informacji, drugą byłoby planowanie akcji i wejście do tego banku i trzecią byłby sam skok. O ile chcecie właśnie na zasadach skoku do tego podchodzić. Ja mogę zbierać informacje. Mogę zdobyć dostępy. Tak, jeżeli chodzi o sekcję zbierania informacji, to zasadniczo chciałbym, żebyśmy rozwiązali to w ten sposób, że każdy z was, bazując na jakichś swoich umiejętnościach, bardzo charakterystycznych dla swojej postaci, może spróbować zebrać jakieś informacje na temat banku. To by wyglądało tak, przykładowo, że dajmy na to, Kamelia, badasz na przykład środowisko finansjery, nie wiem, próbujesz się zbliżyć do właściciela banku i na przykład chcesz zahachmacić mu kartę dostępową, brzmi legit. Kartę, albo nawet, znaczy to bardziej zbieranie informacji w tym momencie by następowało, ale na przykład chcesz się dowiedzieć, o przykładowo, chcesz się dowiedzieć, próbujesz na przykład poderwać, czy też wkręcić się w to towarzystwo blisko pana Heinricha Manera, żeby na przykład uzyskać od niego informacje na temat tego, kto projektował mu system zabezpieczeń. Żeby poopowiadał mi o swojej pracy przy herbatce albo przy winie wieczorem.
I na przykład dajmy na to, każdy z tych rzutów na zbieranie informacji będzie miał, dajmy na to, poziom 20. I zależnie od tego, jak bardzo wam się uda, macie tak, jeżeli zrównacie się z poziomem 20, zadajecie mi jedno pytanie, na które ja muszę szczerze odpowiedzieć. I powiedzmy, za każde dodatkowe podbicie macie prawo w obrębie tej jakby akcji zbierania informacji zadać mi jeszcze kolejne dodatkowe pytanie, tylko, że tak powiem, pasujące do formy zbierania informacji, jaką sobie wybierzecie. Mam tu kilka przykładów, jak można do tego się zabierać, bo na przykład może, przykładowo, Eduardo może na przykład próbować w jakiś okultystyczny sposób pozyskać jakieś informacje. Gdyby możecie na przykład spróbować nawiązać jakieś kontakty właśnie albo towarzyskie z kimś. Możecie na przykład próbować analizować jakieś dokumenty, analizować jakąś osobę, na przykład właśnie, nie wiem, szefa ochrony, i zbierać na niego jakieś informacje, możecie obserwować kogoś, albo na przykład kogoś przekonać. Na bazie tego uzbieracie po prostu jakieś konkretne informacje właśnie na temat zabezpieczeń banku, jakichś innych rzeczy związanych z tym, jak ta pozytywka jest chroniona, gdzie być może się znajduje, w której części na przykład skarbca, w której skrytce, może kto jest właścicielem tej skrytki, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu po zebraniu tak odpowiednich informacji będziecie mieli okazję potem przejść do budowania jakiegoś wstępnego planu, jak się tam dostać, jak ją stamtąd wynieść, na przykład tak, żeby nie dać się złapać, albo narobić jak najmniej szkód, czy podobne rzeczy. I na końcu przeprowadzimy to wszystko, mam nadzieję, że zdążymy na dzisiejszej sesji. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, w filmowy sposób. Co wy na to? Co wy na to powiecie? Dla mnie spoko. Dobra, zobaczymy w praniu, czy ja już mogę iść wyciągać te informacje. To powiedz mi, od kogo chcesz te informacje wyciągać? O ochronie to by najwięcej wiedział szef ochrony, prawda? Mhm. Ale najwyższą przepustkę miałaby głowa tego, albo ktoś wyżej postawiony, nie? No wiadomo, pan Manner i jego synowie są właścicielami banku, natomiast na pewno mają pod sobą szereg różnych pracowników. Są na pewno dyrektor banku, niekoniecznie nawet właściciel banku nawet niekoniecznie musi w nim pracować. Może na przykład mieć właśnie typu jakiegoś podwładnego pokroju dyrektor banku, potem są dyrektorzy konkretnych działów tego banku. Jest szef ochrony, wiadomo, są kasjerzy, pracownicy jacyś zaplecza, typu ochroniarze, sprzątaczki, bla, 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 bla. To ja chcę takiego dyrektora banku, jak jest ze dwóch albo ze trzech, chociaż nie wiem, bo czasem są stanowiska równoległe. To biorę taką ciapę, która będzie najbardziej podatna na kobiecy urok. To myślę, że w tym wypadku chyba przydałoby się rzucić dwa razy. Pierwszy rzut na znalezienie, na dowiedzenie się, kogo możesz łapać, kogo możesz właśnie próbować schwytać swoje damskie sidła, a potem próbować właśnie go omotać. Na co byś mi chciała rzucić? Na znalezienie? No dobra, ale którą według ciebie, która z umiejętności? W sensie pytałam się najpierw na znalezienie, bo to mogą być dwie różne umiejętności, tak? Tak, na znalezienie osoby, a potem drugi rzut już właściwie na pozyskanie informacji. Przecież nie pójdę i nie będę się pytać. Ale wiecie, no tutaj ten bank jest największym bankiem w Falkeneście, jest to najszeroko znana instytucja, więc zasadniczo... Słuchaj, ja przecież jestem arystokratką, ja chcę robić największe interesy w świecie, przecież ja mam firmę z perfumami, więc chciałbym tu lukować pieniądze. O grubych pieniądzach gada się z wysoko postawionymi osobami. Okej. Okay. To rozumiem, że po prostu chcesz pójść do banku jako po prostu arystokratka chcąca ulokować swoje... Pójść, tak? Dostać się do kogoś tam wyżej, a później go przy herbatce i umówieniu interesów omotać. A 3 dni później wyciągniemy resztę informacji. Akidoki, dobra. No to mamy scenę, w której Kamelia wchodzi po prostu do banku jako jeden z klientów. No i oczywiście swoją prezencją i zachowaniem sprawiasz, że szybko cię wyłapują pracownicy tego banku doświadczeni w rozpoznawaniu tak zwanych VIP-ów, że nie jesteś byle jakim tam klientem chcącym sobie założyć konto jakieś tam zwykłe, tylko jesteś poważniejszym kontrahentem. Więc właściwie na samym starcie jesteś wyłapywana przez takiego pana, który tam po tym głównym holu sobie spaceruje i który od razu interesuje się takimi poważniejszymi klientami.
więc już na całym starcie jesteś odprowadzony bardziej na taką poboczną jakby lożę, gdzie oczywiście są wygodne, duszowe i skórzane kanapy, fotele i tam sobie przy stoliczku czekasz. I zjawia się oczywiście mężczyzna, znaczy zjawia się krasnolud w doskonale skrojonym garniturze. Widać, że jest doświadczonym jakby to opiekunem klienta biznesowego, który wita cię serdecznie. Ma tam na klapie marynarki jakąś tą taką metalową plakietkę pokazującą, że nazywa się H.Müller. I kiedy siedzicie sobie właśnie przy tym stoliku, gdzie oczywiście jest jakaś tam kawa podana, są ciasteczka, jest herbatka. No i rozpoczynacie tam rozmowę, w której przedstawiasz swoje oczekiwania, czy też potrzeby. Proszę cię bardzo. Proszę pana, ja mam to odgrywać, jak rozumiem. Tak, tak, tak. Proszę, tutaj posiadam kilka firm specjalizujących się w branży perfumeryjnej. Jak wie pan, jest to dosyć dochodowa branża. I chciałabym zainwestować swoje środki, włożyć je tutaj, nie wiem, na jakąś lokatę, zabezpieczyć, żeby ich nie stracił, mają państwo jakieś tego typu oferty. Oczywiście mówimy o, jaka tu jest waluta. Już ci powiem zaraz, jaka jest waluta w Westrii. Marka niemiecka. Nie. A jaki jest kurs walut? Waluta jest jeden drako. Drako się nazywa waluta Westrii. Miliony draków? Drako. Miliony drako. Chyba się nie odmienia. To jest na pokazanie obcego się nie odmienia. Język polski. Więc byłoby mi bardzo miło, w związku z tym, że pewnie zainwestuję tutaj i zbuduję sobie jeszcze dochód pasywny. Może zajmę się jakimś rozwinięciem biznesu, pozyskam jeszcze kilkunastu innych klientów. Właściwie to jutro idę porozmawiać jeszcze z trzema potencjalnymi inwestorami. Więc miło by było, żeby zabezpieczyć swoje pieniądze, prawdaż? A państwo bank z tego, co słyszałam, specjalizuje się w tym. Więc ma pan jakąś zachęcającą ofertę? I przekładam nogę na nogę. Kiedy tak dywagujesz właśnie w ten sposób, widzisz, że krasnolud zaczyna się coraz bardziej widocznie pocić na twarzy. Wyciąga chusteczkę i zaczyna się wycierać, słysząc o twoich licznych osiągnięciach biznesowych i o kwotach, o którymi rzucasz, i widzisz, że najprawdopodobniej nie jest on z tego rodzaju opiekunów klienta, którzy trafiają aż na tak grube ryby. Że tak. Słuchaj, chciałabym go przepytać z branży finansowej, tak żeby się zawstydził i żeby mogła powiedzieć, czy mogę prosić o kogoś innego, pan jest chyba niekompetentny. Doskonale, to rzuć mi na coś w takim razie, co by pasowało do tego. Ekspresja, bo musi tak to łagodnie powiedzieć, ten kogoś nie poczuł się urażony. Powinna być empatia, bo musi wiedzieć, czego ma nie używać. Na co rzucasz, na empatię? Pstia ryba, czyta. To rzucaj na empatię. Poziom 15 będzie tutaj. To teraz powiedz mi, bo jak my wbiliśmy już ten, to jeszcze jednej sesji nam brakuje, jak to jest, jak się już ma wszystkie osiągnięcia na 2K10? Musisz mieć chyba jedno więcej, żeby skoczyć na ten. Jedno więcej musi być, no. Uhu, to żeśmy poszaleli. 12. Wiesz, masz jeszcze żetoniki, masz karty, to nie jest problem. 15. Raczej, o co u ciebie są trefle? A nie wiem, muszę sprawdzić. O, słuchaj, to ja się powołuję, bo pan mój znajomy, który jest specjalistą w bankowości, pan, nie wiem, Andrew Cunana, tak, był bardzo, powiedział, że trzeba inwestować w taki sposób, że są i wymieniam 15 jakichś dziwnych pojęć bankowych. Aha, on tak, Krasnolud, tak, pan Cunana, tak, słyszałem, widzisz, jak on już taki całkiem spocony, pot mu spływa po twarzy, ginąc gdzieś tam w tej jego gęstej brodzie. I on cały czas już wyciera już taką całkiem mokrą chusteczkę. Wie pani co, ja może tutaj pana, przyprowadzę tutaj pana Schulera. Pan Schuler zajmuje się klientami biznesowymi takiego kalibru. Pozwoli pani, że panią przeproszę na kilka minut i... A pan jest pana kolega jest specjalistą? Tak. Herr Schuler jest bardzo dobrym specjalistą, zapewniam panią, zapewniam. I znika. No dobrze, proszę mi nie kazać zbyt długo czekać. Znika gdzieś tam na zapleczu, mija faktycznie kilka minut i do zajmowanej przez ciebie loży przychodzi tym razem całkiem przystojny, jak się okazuje, mężczyzna, człowiek w średnim wieku, o włosach
zaczesanych i przykrytych warstwą brylantyny, żeby się trzymały w taki ulizany sposób. Zaczesane do tyłu, elegancko. Wystrzyżony taki też zarost, trochę przypomina ci tą modłę strzyżenia stosowaną przez Marco Silvestriego, zapożyczoną gdzieś tam z rejonów właśnie serenisimskich, czy też okolic tamtej Eoli. Skłania się nisko. Przedstawia się jako Matthias Schuller. Widzisz, że jest jakimś tam też doskonale oczywiście ubrany, doskonale pachnący. Na lewej ręce zauważasz obrączkę ślubną, a na prawej jakiś sygnet złoty z jakimiś zdobieniami. Skłania się nisko i zaprasza do swojego biura. Potem, gdy już znajdujecie się w jego okazałym biurze, okazuje się, że jest dyrektorem do spraw, dyrektorem do klienta biznesowego po prostu działu, nie? Aha. Siedzicie przy jego mahoniowym, wielkim biurku. Oczywiście siedzisz w bardzo wygodnym fotelu. Podane ci wszelkie rzeczy, które mogłabyś sobie zażyczyć przy tej ciekawej rozmowie. Oczywiście jest tutaj mnóstwo jakichś tam, widzisz, na ścianach jakichś dyplomów, certyfikatów, jakieś nagrody za osiągnięcia w dziedzinach bankowości, finansów, gdzieś tam w gablotkach poustawiane. Zdjęcie, widzisz na biurku, że mężczyzna ma zdjęcie siebie i jakiejś blondynki oraz chłopca o zaczesanych na bok włosach gdzieś tam postawione, czyli prawdopodobnie jego żona. Żona i syn. No ogólnie naprawdę widać, że facet się już w tym wieku dobrze ustawił i dobrze mu się wiedzie, nie? Ale ma obrączkę, to plus 5 do trudności. No, ale jak mówiłem, poziom trudności będzie 20, więc... Jak też chcesz tego mężczyznę urobić? Na pewno jest to już wyżej postawiona osoba, na pewno ma też jakąś wiedzę na temat banku. Spróbujmy przez wiedzę bankową do inne tematy, żeby później skończyło się kawą. Przynajmniej kawą. Okej. No dobra, tylko że na etapie pozyskiwania informacji ogólnie już, po prostu jak ci się uda, no to masz prawo do zadania jakiegoś konkretnego pytania na temat banku, co byś chciała wiedzieć, nie? Żeby się potem przydało wam w późniejszym akcji odzyskiwania pozytywki, nie? Dobrze, więc to wygląda tak. Rozmowa wygląda mniej więcej pi razy drzwi w ten sposób, że ja gadam o tych sprawach finansowych, bankowych i tak dalej, a później w międzyczasie gadam to w taki sposób, żeby go urobić, żeby się stał mniej taki sztywny, żeby mi zaufał, a później po prostu w dalszej części rozmowy jakby rzucam na przykład takie pytanie, a czy ten bank jest jakoś taki bardzo zabezpieczony, pewnie macie tutaj najnowsze zabezpieczenie. Dobra, rzuć mi. Tylko to. No tutaj albo na blef, albo ściemniasz. No nie ściemni. Albo... Kasę mogę wrzucić do tego banku. Albo na jakąś perswazję, jeśli chcesz go do czegoś przekonać, albo na ekspresję, jeżeli chcesz wywrzeć jakieś dobre wrażenie na nim. Nie? Tylko nie wiem, co wybrałaś. No już ci mówię. Ty się u mnie to i tak sio ryba. Ale tak dla już uściślenia. To niech to będzie perswazja. Okej, czyli bardziej na przekonywanie, tak? Ile ci wyszło? 10 i 3 to jest 13 i masz tam ile perswazji? 6? 6. Czyli 13 i 6 to 19, więc jeszcze ci brakuje. Poziom 13 i 20. Ale ja mam na sobie gorset, który mi daje plus 3 do perswazji, więc by było 22. Okej, 22. Dobra, wiesz co? Pytałaś się o zabezpieczenia, tak? Czyli... Mhm. Mogę panią zapewnić, że mamy zabezpieczenia najwyższej klasy. Projektowała nam je firma pana Sommerschafta, więc mogę panią zapewnić, że to jest najlepsza firma ochroniarsko zajmująca się ochroną i zabezpieczaniem takich instytucji jak nasza. Mamy sejfy najnowszej generacji, mamy czujniki nacisku w skarbcu, alarmujące o wszelkiej aktywności niepożądanej w momencie, kiedy ktoś nastąpi na podłogę. Mamy najnowsze technomantyczne czujniki wykrywające fluktuacje jakieś tam maniczne, które nie powinny się znajdować w pomieszczeniach, więc jest pani pieniądze, pani depozyty
wszelkie oraz inne rzeczy, które mogła, chciałaby pani zdeponować lub przetrzymywać w skarbcu naszego banku, są jak najlepiej strzeżone. Do tego mamy bardzo dobrych ochroniarzy oraz bardzo dyskretnych pracowników, więc pani wszelka prywatność zostanie jak najbardziej utrzymana. Czyli jak zachowana. To zrobię, można tu zdeponować również jakieś dobra materialne? Oczywiście. W sensie dzieła sztuki? Oczywiście. Czy w alchemskich bankach nie można deponować takich rzeczy? Jestem zaskoczony. Ależ można, dobrze się składa, bo mam dzieło jednej z wybitnych malarek. Tak, to może i tutaj zdeponować. A czy mogłabym prosić o prowadzenie do banku? Nie wiem, czy można o to prosić. Oczywiście, oczywiście. Jeżeli życzy sobie pani zostać oprowadzona po naszej wspaniałej instytucji, służę oczywiście pomocą, więc... Dobrze, to ja słuchaj z nim idę na to oprowadzenie i patrzę, jak on... Wiecie, próbuję sobie zapamiętać pirazy dźwigów, a co tu jest, jak się idzie do tego skarbca, do czegoś innego i tak dalej, i czego on używa, żeby przechodzić pomiędzy pomieszczeniami. Więc on wychodzi z tobą oczywiście na korytarz, gdzieś tam idzie do windy, której pilnuje ogrze ochroniarz, który nie zwraca, tylko mu lekko głową, kiedy on wyciąga z kieszeni marynarki specjalną kartę perforowaną, którą wsadza w szczelinę. Światełko tam zapala się w windzie na zielone i możecie wejść do środka. On wybiera przycisków poziom minus 1. Jedziecie do podziemi banku, gdzie znajdują się... Dojeżdżacie na dół i wychodzicie z windy i widzicie, że na dole oczywiście przy windzie jest kolejny ogrze ochroniarz, ubrany w standardowy czarny uniform ochroniarski. Dodatkowo jest tutaj też przy takim małym, powiedzmy, biurku recepcyjnym ubrany w taką koszulę ze spodniami na szelkach i z takimi opaskami na przedłokciami mężczyzna, znaczy właściwie bardziej krasnolud, który coś pracuje przy maszynie różnicowej, która jest tutaj, ma swoje zamontowane monitory. Jest tutaj po prostu korytarz wyściełany, znaczy ten taki właściwie mały hol recepcyjny, wyściełany marmurem. Są tutaj także naprzeciwko was takie kraty oddzielające dalej drogę od dalszej części skarbca. Mężczyzna podchodzi do tego recepcjonisty, podaje mu tą samą kartę, tą perforowaną, którą on rzuca w szczelinę jakiegoś czytnika zamontowaną przy tej maszynie różnicowej. Maszyna coś tam szumi, mieli, pracuje i po chwili na jednej zapala się na tym, na obudowie tej maszyny zapala się zielona lampka, więc mężczyzna wciska jakiś przycisk i rozlega się taki dźwięk, taki brzęczyk i do te kraty od takie drzwi przesuwne z kraty przesuwają się i możecie wejść dalej do tego banku, do skarbca. W dalszej części banku widzicie, tutaj są takie pojedyncze, jakby takie małe loże z kotarami, gdzie widzisz po prostu, część z tych kotar jest odsłonięta, że tam są po prostu takie małe stoliki i pojedyncze krzesła, na których ten, prawdopodobnie jak ktoś korzysta ze skrytki bankowej, może sobie po prostu przeglądać zawartość tej skrytki i zapewne kiedy jest tam w środku, to po prostu zasuwa sobie kotarę, żeby nikt mu przez ramię nie zaglądał, co on z tą skrytką robi. Dalej, i tutaj przed tym są też takie, przed tym są takie jakby ławy, jest taka jakby kwadratowa, nie, prostokątna taka jakby rabatka, coś a la kwiatowa, w sensie taki podmurówka, i w środku jest po prostu posadzone jakieś takie małe drzewko i kilka jakichś kwiatów, ma jakaś tam sobie do tego konstrukcja jakiejś małej fontanny, z której sobie woda pluska, ma po prostu być taka, wiecie, podświetlona jakimiś dodatkowo manicznymi lampkami, która ma po prostu nadawać przyjemnego wyglądu temu miejscu. Pod ścianami obok tych kotar stoi cztery golemy strażnicze, które po prostu stoją na razie takie metalowe, humanoidalne postaci z błyszczącymi tylko szkłami wizjerów z serenissimskiego szkła, które przeglądają się
martwym wzrokiem okolicy, pilnując porządku. I dalej po prostu za nimi są na ścianach takie rzędy metalowych drzwiczek, małych, takie jak słuchaj, po prostu takie tutaj no, skrytki bankowe, mniejsze. Trochę też jest kilka takich większych. Każda ma jakiś numer i każda ma, widać, też specjalny zamek. Właśnie jeden z jakichś klientów wsuwa taką metalową skrzyneczkę do jednej z tych skrytek w towarzystwie innego pracownika banku. Zamyka kluczykiem, który chowa sobie, no, takim na łańcuszku, który chowa sobie w klapę, go zawiesza sobie na szyi i zauważywszy pana Matiasa Schulera, po prostu skina mu głową i jakby rozpoznawał dyrektora do spraw biznesowych. I w towarzystwie tego milczącego pracownika po prostu wychodzi stamtąd. Ja też kiwam głową. Nie wszystkim, którzy tam kiwam głową i się uśmiecham, ale najważniejsze to, nie rzucać się w oczy chociaż. Tutaj jest nasza taka część wstępna naszego skarbca. Są tu pomniejsze skrytki bankowe dla, powiedzmy, mniej zamożnych klientów. Oczywiście, jak pani widzi, są tak bardzo dobrze zabezpieczone. Do tego mamy utrudniony wstęp tylko na przepustki w towarzystwie pracownika. Są tu też nasze najnowszej generacji golemy strażnicze właśnie od pana Sommershafta. A dalej widzisz takie kolejne drzwi pilnowane, znaczy kolejne takie przepierzenie jakby, ściana z zakratowanymi drzwiami. Tym razem tutaj przy tych nie ma pracownika pilnującego przejście dalej, jest tylko taki zamek, gdzie widzisz, że ten dyrektor, pan Schuler, wkłada tą swoją kartę i na takiej klawiaturze, zasłaniając oczywiście ręką, wybija kilka cyfr, zapewne jakiegoś kodu. Znowu zapala się zielona lampka, słychać brzęczyk i kraty się przesuwają i widzisz, że przechodzicie dalej i tutaj widzisz po prostu szeroki, pusty korytarz, na którego końcu on pod sufitem jest podświetlony takimi przytłumionymi pasmami lamp manicznych. Ściany są gładkie, ale aczkolwiek widzisz pod sufitami, że co kilka metrów są zamontowane takie kulki, które prawdopodobnie... Nie znasz się na technologii zupełnie, ale zapamiętujesz sobie ten widok, bo prawdopodobnie... A jakieś wykształcenie akademickie mam, komand. No, ale prawdopodobnie są to jakieś czujniki. Nie wiesz jakie, bo aż tak nigdy nie przywiązuje tego wagi, ale podejrzewa, że to są po prostu wypustki jakichś czujników, prawdopodobnie technomagiczne jakieś urządzenia. Być może te, o których wspominał wcześniej Matias w waszej rozmowie. I po prostu na końcu tego korytarza są takie wielkie... okrągłe drzwi, gdzie mają takie te, jak wyglądające jak zawór, takie to pokrętło na drzwiach. I po obu stronach tych drzwi stoją takie dwa też, tylko bardziej takie, powiedzmy, dwa razy większe golemy strażnicze. I też obok tych drzwi jest taki panel, gdzie dyrektor, ten Schuler, podchodzi, wkłada kartę, wybija kod, do tego wyciąga gdzieś tam spod marynarki też taki kluczyk na łańcuszku, wkłada go w odpowiednią dziurę tam w tym panelu i przekręca. Maszyna różnicowa mieli te informacje, znowu lampka się zapala, słyszysz szczęk mechanizmów, jak to wielkie koło zaczyna się obracać, jakieś tam zębatki w środku pracują. I w końcu takie szczęk, jak się zatrzymują. Pan Schuler podchodzi do tych wielkich drzwi, łapie za ten zawór i tak ciągnie. I widzisz, jak te drzwi tak powoli się uchylają. Jest to naprawdę kawał grubej, stalowej zapory. I na takich ciężkich, wielkich zawiasach się to otwiera. I takie właśnie okrągłe wejście do właściwego skarbca. Skarbiec ten jest naprawdę... ogromny, kiedy tam wchodzicie. Jest ciemny, ale gdy tylko przekraczacie próg, pan Schuler wskazuje na podłogę i mówi: tak właśnie działają nasze czujniki nacisku. Kiedy tylko wchodzicie, to zaczynają się zapalać światła w skarbcu. Jest to naprawdę kawał hali, kilkupiętrowy. Na pewno więcej niż ma, na pewno zajmowałby przynajmniej jeszcze jedno piętro.
w górę i są tutaj po prostu różnego rodzaju gabloty. Niektóre są szklane, czy też z jakiegoś z kryształowych jakichś obudów, w których widzisz pozamykane jakieś dzieła sztuki. Widzisz na ścianach też różnego rodzaju mniejsze lub większe skrytki, także dodatkowo zamykane zamkami szyfrowymi oraz na jakieś klucze. Po prostu gdzieś tam za pomocą specjalnych paletach czy jakichś takich stoiskach są poukładane na przykład po prostu te sztaby złota, które mienią się w blasku tych świecących lamp manicznych. No po prostu jest to ogrom bogactw. Wszystkie te gabloty mają jakieś numery, wszystkie te skrytki mają swoje numery. Witam panią w sercu banku Manor und Sons. To tutaj właśnie przetrzymujemy najwspanialsze dzieła sztuki, klejnoty, papiery wartościowe, depozyty pieniężne naszych najzamożniejszych i najważniejszych klientów. Jak pani widzi, kilka stóp wzmacnianej stali najwyższej jakości, najnowsza technologia zabezpieczająca, czujniki nacisku, czujniki taumiczne wykrywające wszelkie próby używania niedozwolonej magii w tym miejscu. Wszystko to tylko po to, aby nasi klienci cieszyli się bezpieczeństwem, na jakie zasługują. Kamelia się tak tylko śmiecha i kiwa z głową, z aprobatą tych zabezpieczeń. W głowie sobie myśli, ja pierdzielę, niech Juda to ukradnie, a my to odbijemy, będzie prościej. Widzisz, rozglądając się po tym pomieszczeniu, dostrzegasz na samym jego końcu, po przeciwległej stronie do drzwi, na jednej z takich gablot, które to jest po prostu taki słup, znaczy tak jakby taki filar metalowy, stalowy, który od sufitu jest, z sufitem jest połączony tak jakby taką szklaną, takim kolejnym szklanym albo z filarem z kryształu. Ciężko ci powiedzieć, czy to jest szkło, czy to jest jakiś kryształ wyszlifowany, wypolerowany. Stoi oświetlana takim blaskiem wewnętrznie wbudowanej do tego lampy na takim podeściku, poduszkami, pluszu czerwonego stoi pozytywka. Pozytywka Joachima Faberne. Platynowa. Chociaż nie, srebrną miał Lanzmann, złotą miał, była na aukcji, platynową miał Marsonie, to nie platynowa, i Kreidnalenową ma czerwona królowa, więc ta była perłowa. Tak, z masy perłowej. Tak. Przedstawiającej dwa tańczące gnomy albo niziołki. Z tej odległości ciężko ci ocenić. Kamelia się tak przechodzi, takiwa głową. Tak, a tego dzieła to mi nie było dane jeszcze nigdy poznać. Nie słyszała pani o Joachimie Faberne, jednym z naszych największych, najwspanialszych złotników? Słyszałam, ale nie słyszałam, żeby wykonywał swoje dzieła z masy perłowej. To jest jedna z jego słynnych pozytywek, które swego czasu gościły na dworze samego króla. Jednakże... Czyli... To jest, mają państwo tu skrytkę królewską? Tak, oczywiście. I to jest skarb królewski, tak? Nie mam. Nie, nie mogę pani powiedzieć, kto aktualnie jest właścicielem. I słuchaj, tej... jak tego robić, żeby mi powiedział? Nie da się go tak urobić, żeby powiedział. A żeby powiedział, kto jest właścicielem? No, on szybciej go może przekupię tego właściciela, niż obrobujemy bank. Wiesz co, powiedziałbym ci, gdybyś miała lepszy wynik na wrzucie na ten, na zbieranie informacji, ale miałaś tylko 22, więc dowiedziałaś się tylko o zabezpieczeniach banku. Pan Matthias Schuller niestety jest, że tak powiem, zbyt dyskretnym pracownikiem, żeby zdradzał tożsamość swoich klientów i... Chłopaki, my chcemy znać tą tożsamość tego faceta, czy nie chcemy? Jeszcze mamy swoje części, spokojnie, Amelio. Znaczy, jeszcze jest pytanie ze 100 punktów. Czy robi nam różnicę, kogo okradamy? W sensie, jeżeli to jest facet i albo ktoś to ma, to można go przekabacić na swoją stronę i odda to. Albo zrobimy przysługę.
Dobrze, ale... więc myślę, że nie będę dalej wdawał się w szczegóły twojej wizyty w banku. No, zobaczyłaś skarbiec, zobaczyłaś, że jest naprawdę potężnie chroniony i zabezpieczony bardzo, bardzo dobrze i z tą wiedzą gdzieś tam wracasz. Czekaj, a jedna opcja? Nie szło komuś podwędzić tej karty, prawda? Wiesz co? No tak, bo jeżeli dojdzie do... Bo tak, bo jak mówiłem, skok by się składał z trzech etapów. A dobra, okej, dobra, to już. I w ostatnim etapie po prostu chciałem wprowadzić dodatkową mechanikę zapożyczoną z ostrzy, gdzie za żeton by dostał dodatkową właściwość wywoływanie tak zwanej retrospekcji, która sprawiałaby na przykład, że kiedy już się, przykładowo, dostaliście się do banku, natykacie się na jednego z ochroniarzy, bo wam się nie udało przekraść, zagrywasz żeton i mówisz, że ten ochroniarz, którego akurat natknęliście, to tam, nie wiem, 3 dni wcześniej piłaś z nim w barze i gdzieś tam poderwałaś go i na przykład zrobiłaś mu zdjęcia dwuznaczne, gdzie zaszantażowałaś go, że coś tam, typu, że udaje, że cię nie widzi, nie? Nie wiem, no na tej zasadzie, po prostu. No dobra, to ja swoją część skończyłam. Więc tak, więc Kamelia uzyskała informację na temat zabezpieczeń banku. Znaczy to podzielicie się już tak, bo wszyscy jak wrócicie, jak każdy, bo to mniej więcej powiedzmy, że w tym samym czasie robicie różne rzeczy. Więc drodzy panowie, który następny chce coś kombinować, jeżeli chodzi o zbieranie informacji i sposób zbierania tych informacji? Idziesz, Safari? Ja mam 2 pomysły, ale 2 są... Obydwa pomysły są tak dziwne i tak pasujące do Westry, że nie wiem, czy mi się by na to zgodził. Mówimy o pozyskiwaniu informacji. Wiem, ale pozyskiwanie informacji u Jafariego sprowadza się do tak de facto jednej statystyki. Znaczy do jednej... do bicia? Dlatego ja miałem inny pomysł. Żeby ugryźć to z 2 stron, że traktujmy. Skoro mówiłeś mistrzu gry, że Westry jest działaniem, jest takim, można powiedzieć, polem gier wywiadów, to Jafari mógłby się tam dołączyć do akwitańskiego, albo w sumie alchemskiego, albo akwitańskiego. Bo nie wiem, którego państwu byłoby bliżej. Zapewne agenci Alfheimu i Akwitanii też tutaj przebywają w Westry, mają swoje działania. Albo podejść z tego z drugiej strony, zdobyć serce zawodowej włamywaczki. Możesz próbować pozyskać, jakby nie było jakieś, powiedzmy, sojuszników czy coś. Czyli oni też mogą się pojawić po coś tego, a nie, inaczej. Czyli mogę dostać ekwipunek od tych sojuszników. Ale jaki za podbicie? Na przykład bombę, nie taką dosłowną bombę. W cudzysłowie golemiczną, która by sprawiała, żeby wyłączała golemy na jakiś czas. Czyli jakiś taki technomantyczny ładunek EMP byś chciał załatwić, tak? Ale dlatego ja myślałem, czy to podejść ze strony złodziei, czy może ze strony wojny wywiadu, gdzie by uzyskać większość sojuszników. No to myślę, że chyba zarówno złodzieje, jak i wywiad prawdopodobnie byliby podpięci pod półświatek w tym miejscu. Dobra, to działamy na rzecz królowej. Jafari, przez to, że jest lokajem, więc pochodzi raczej z tej kasty ogrup, którzy się raczej nie wyróżniają pośród tłumu, mimo to, że jest, no można powiedzieć już, jak to było, sławną, ma już sławny, jest już sławna, bo mam 3 kości. Osoby, które wiedzą... Przekroczyłeś o 1 tą liczbę sukcesu? Tak. Tak, mam wojownik lotosowego snu. Niedokrawany do dobicia dla istot astralnych. Aha, czyli wszyscy mamy to. Nie, Eduardo nie ma. Będzie nie masz, brakować tylko sobie nie wymyśliłaś wystarczającej liczby... Osiągnięć. Jakby 5 na liście to całkiem dużo jeszcze do tego spotkania. Więc pozwól, że wrócę do tego. Więc wykorzystując to, że Jafari można powiedzieć tłem, może takim sławnym tłem, to go... Można powiedzieć, przypadkowo spotkał jeden z kompanów jej królewskiej mości, którego poznał w Alfheimie podczas pracy koło Kameli, czytaj podczas jej przyjęć i poprosił jedną taką przysługę związaną z półświatkiem. To będzie... Mistrzu gry, mógłbym to zrobić jak Kamelia?
Żeby było ciekawiej? To znaczy jak kamelia? Jak kamelia, czyli pierwsze po prostu uzyskać sojusznika i później coś uzyskać od niego. Okej, dobra, niech będzie. Bo to wydawało się bardziej ciekawe, jeżeli o to chodzi dla mnie, jeżeli by to cię nie przeszkadzało. Okej, a jakiego sojusznika byś chciał pozyskać? Tajnego agenta. Jej królewskiej mości, który działa tutaj w Westri. Okej, a może agentkę na przykład? Może być. Byle... Dobra. Ty się zaśmieję, byle żeby nie było ładniejsza od Kameli. Bo później Kamelia będzie wściekła. Jeszcze się okaże, że to była jej przyjaciółka. No, dopiero wtedy będzie Amargedon. Nie wiem, specyficzny humor. Dobra, to rzuć mi na coś. Na półświatek mi rzuć w takim razie. Tak. Pierwsze to będzie tak samo 15 i później 20? No niech będzie, no. Tak się po prostu pytam, bo nie wiem, jak to zrobimy. To jest na... półświatek. 3. Na 10. 5 plus 6. Mistrzu gry, przerzucam jedną. Leży żeton. To wydaj żeton. Mam 20. Mam jedno przebicie. No ale to w pozyskiwaniu sojusznika. To akurat powiedzmy... Może zajmij się podobną sprawą w tym samym banku. Żeby było bardziej tak zwiąźnie. Wiesz co? Wydaje mi się, że twoje kontakty w półświatku oraz twoja sława z jednej strony też sprawiają, że spacerując tak jakby od niechcenia ulicami Falkenestu, spotykasz się przy budce z fast foodami miejscowymi dla turystów z niejaką Esmeraldą Schultz. To sobie zapiszę. Po mi się wyrażę, że sobie to zapiszę gdzieś. Tak. Z niejaką Esmeraldą Schultz. Podejrzewa, że nazwisko oczywiście jest fałszywe. Schultz, tak samo jak Juda Schultz, tylko że... Tylko po prostu nazwisko. No Schultz po prostu jest dosyć popularnym nazwiskiem. W krajach takich jak Wotania, Westria i około okolicznych z językiem wotańskim jako urzędowym. I okazuje się to być kurpulentna, niziołcza dziewczyna, która, kiedy tylko stajecie obok siebie, tworząc ten niesamowicie z jednej strony zabawny kontrast, ty wielkolud i ona taka wręcz przy tobie mikroskopijna, a stajecie obok siebie przy tej budce z jakimiś daniami lokalnymi, fast foodami, gdzie co chwila jacyś turyści podchodzą zakupić jakiś miejscowy specjał, może to jakiś rodzaj wursta miejscowego, może to coś innego. W każdym razie stoicie tak przy obok siebie w milczeniu przez jakiś dłuższy czas, kiedy ona tam spożywa to, co zamówiła, trzymając w jednej ręce ten papier, w którym zakupione zostało to, co jecie. Rafał jej tym samym odpowiedź. Co byś powiedział, że to będzie tajny język? Tak. Czegoś ci potrzeba, Jafari? Odzywa się. O. Może takiej delikatnej pikanterii. Robi takie oczko. Ona w ogóle na ciebie nie patrzy, więc twoje oczko trafia w próżnię. Zresztą nawet jakby patrzyła, to by, wiesz, miała na poziomie swoich oczu twoją nogę. Więc niewiele z tych twoich oczek wynika. Kończy ona jeść, zwija ten papier z jakimiś okruszkami w kulkę i rzuca do kosza na śmieci. Klepie cię ręką w łydkę. Chodźmy się przejść. A nie przodę. I idzie za nią. Tak przy okazji rzuca na tyle cicho, ale z jednej strony też na tyle głośno, żebyś słyszał. Pan Blackwood przesyłał pozdrowienia. Jawar się uśmiechnął. Miło słyszeć. Że stary przyjaciół, ty ma się dobrze. I przy okazji mam was opieprzyć, że dawno nie składaliście raportu. Można powiedzieć. Więc czujcie się opieprzeni. Wsadziła ręce w kieszenie i spacerujecie sobie tak ulicami Falkenestu na spokojnie. Znaczy właściwie na twój widok to w dużej części tłum się rozstępuje z szacunkiem i respektem, rozchodząc się na boki. Dzięki czemu
i twoja rozmówczyni nie musi się przepychać między innymi obywatelami, podejrzewam, że nie znalazłeś mnie przypadkowo. Oczywiście. Więc do rzeczy, wielku ludzie. Daję im mówić. Nic. Nie, no to ty coś chcesz, więc wiesz. W tym miejscu możesz rzucić na to, co chcesz uzyskać, nie? Znaczy, tak de facto to myślałem, żeby zrobić mały przeskok do jakiejś akcji w pewnym sensie. Jakiej akcji? Bo znalazłem, ale teraz może wykonać jakieś misji, żeby zdobyć jej bardziej zaufanie. Takie. Skoro i tak będzie to trwanie zbierania informacji, oraz zasobów może trwać kilka dni, czego pamiętam, to raczej coś się znajdzie, jakaś robótka, żeby zdobyć jakieś małą przysługę od niej. Co nie myślisz, gry? Dobra, no to myślę, że... co? No ja też myślę. Znaczy... No też musisz mi na coś rzucić, nie? Myślałem nad... skoro jesteśmy w Westry, to może coś związanego z sejwami? Z sejfami? Coś próbuję... na przykład otwieranie je... Okej, okay, dobra, no to... okej, okay, jeśli chcesz ten sposób, to... powiedzmy, że... stwierdziła, że twoja siła się do czegoś przyda i wzięła cię na drobną akcję, gdzie po prostu albo wybierz sobie, albo po prostu wyrywasz drzwiczki od sejfu i wyciągacie niezbędne papiery, mało subtelnie, albo po prostu wyrywasz cały sejf i wychodzisz razem z sejfem ze ściany. Mógłbym otworzyć po prostu. Na złodziejstwo. No to chodzi mi to, że rzut na złodziejstwo, tylko że albo, wiesz, wyrywasz drzwiczki, w sensie, znaczy, chcesz go ładnie otworzyć, tak? Delikatnie. Tak. Dobra, no to rzucaj na złodziejstwo, poziom 20, nie? Jeżeli ci się uda, no to potem ona ci pomoże zdobyć jakieś informacje, przysługa za przysługę. Albo sprzęt. Albo sprzęt. Jak to mówiliśmy. Przepraszam. Dwie dziesiątki. Jedna dziesiątka mi przepada. Nie, no rzucasz dwa przerzuty. Znaczy, rzucasz... ja mam jedną dziesiątkę, która mi spada. Z tych dwóch kości. Albo i dwie. Nie, no masz 17 widzę w rzucie. Od razu. 20. Mistrzu gry wykorzystuje swego szczęściarza. Za przerzut mam 5. Mam dwa przerzuty, czyli mam 10? Skoro mam więcej przerzutów? Szczęściarz jest od tego, że jeżeli mam przerzut, teście to mam plus 5. Czyli mam 5? Z tego? To mam 5 chyba tylko. Skoro tak, mam. Tak, bo to ten jeden przerzut się liczy, tam gdzie 7 ci wypadło. Ja, ale tylko się pytam po prostu. Zobaczmy, może coś jeszcze tutaj mam. No dobra, no włamaliście się do jakiegoś tam, do mieszkania jakiegoś typa, po którym niewiele ci w sumie Esmeralda powiedziała, poza tym, że musicie dostać się... Kość przetrzymuje ważne dla Imperium dokumenty, do których musi się dostać. No i skoro już tam, skoro się już chcesz do czegoś przydać, no to się przydajesz, nie? Tak, a poczekaj, może znajdę jeszcze jedno podbicie. To jeszcze wykorzystuję swoją 5 karo, którą są narzędzia, które Jafari sobie specjalnie zamówił, dopasowane do ogrów. To będzie 23. Jeszcze będę mieć zażytą z etosu reformackiego. Ciężki wysiłek. I będę mieć 25. 25, tak? Czyli masz jedno podbicie. Okej, okay, tak. Dobra. No to daję ci albo dwa pytania, na które ci mogę odpowiedzieć, albo sprzęt, powiedzmy, z dwoma właściwościami. Jeśli chciałeś sprzęt. Możemy się nadal uzgadniać, co potrzebujemy, tak? Znaczy uzgadniać między sobą, jakich informacji potrzebujemy, tak? No tak, tak, to swobodnie, nie? No to tylko po prostu... Możemy po prostu założyć, że siedzieliście po prostu któregoś dnia po przyjeździe przy kolacji i sobie ustaliliście, co każdy pójdzie robić, nie? Co by nam się przydało? Camelio? No? Przypomnijmy, tam były golemy oraz co? Maszyny różnicowe? Też. Maszyny różnicowe, czujniki, powiedzmy, że... Tam szybciej byłoby wymienić, czego tam nie było. Czujniki nacisku, czujniki wykrywające magię. Dobra, to
miałbym taki pomysł, żeby po prostu zdobyć gadżet o dwóch cechach, który by się nie liczył do tej maksymalnej puli, który sprawiałby, że dwa razy na sesję mogę dezaktywować na, powiedzmy, że na czas dwóch, trzech, czterech rund w zależności od mistrza gry, pewną przeszkodę, która jest. Okej, okay, tylko od razu ci powiem, że jeżeli zdezaktywujesz na przykład zasilanie tych maszyn różnicowych, to ci się drzwi nie otworzą. A dlatego powiedziałem, że mogę mieć dowolny. Ale wiesz, o co chodzi. Wiem, ale no. Też wiesz, o co mi chodzi, tak? Wyrwie drzwi po prostu. Bo czy kraty by jeszcze połamał, ale tych drzwi od sejfu nie wyrwie, nie jest aż tak silny. A skąd wiesz, mistrzu Kury? Znaczy, no nie wiem, no ale tak zakładam, że tutaj to było chyba cholernie ciężko. A mistrz Kury byłoby... A nie, no tutaj Westria by tego nie zrobiła. Ale sobie wyobraźcie, zdziwienie kasy na tym świecie, jakby się dowiedzieli, że największe drzwi w banku zostały wyłamane. Jakie byłbyś dziwko. Wszystkie. No. To nie? Chwała Boga. To byłby skandal na miarę narodową. No. Nie wiem, czy by Westria z tego się podniosła później. Jeżeli widzimy niczego, dobra. To zgadzacie się na ten pomysł z gadżetem? Paczka. Pomogłeś Esmeraldzie zdobyć informacje z sejfu i nawet zrobili się to wyjątkowo cicho, szybko i bez dużego hałasu, bez robienia dużego rozpierdzielu. Więc na odchodnym, gdzieś tam powiedzmy dzień później, spotkałeś się znowu. Tym razem już nie przy budce z Wurstem, tylko przy gdzieś tam bardziej w jakichś ciemniejszych zaułkach Falkenestu, gdzie ona po prostu wręczyła ci walizkę, właściwie przechodząc obok ciebie postawiła ci walizkę i tylko rzuciła ci jakby co to się kurwa nie znamy i rozpłynęła się gdzieś tam w mrokach miasteczka. I masz tam po prostu jakiś taki gadżet, dajmy na to, nie wiem co to jest, szczur mechaniczny, który ma właściwości dezaktywujące, albo nie wiem, jak cokolwiek, co sobie tam wymyślisz, żeby miało jakieś ręce i nogi sensowne. Zawsze możesz opisać to wtedy, kiedy będziesz tego używał, nie? Wiem. Właśnie nad tym pracuję, mistrzu gry. Więc jeżeli to wszystko kujemy do Eduardo. Jeszcze jej wysłucham to. Dobra. Jeszcze jej, gdy przewidzimy ten ostatni raz, daję jej pudełeczko czekoladek westryjski. Nawet ci za nie nie podziękowałam, mruknęła tylko. Wiesz, to zrobię takie. I tam. To miało być chyba... Uznałeś, że to pomruk zadowolenia, aczkolwiek. Ciężko zrozumieć. Tak. No na Boga. Więc tak. Teraz oddajemy głos do studia, Eduardo, prosimy. Wiesz co, ja tak z tego, co tu słyszę, jak już Kamalia weszła do środka, w miarę się rozejrzała. Pierwotnie miałem jakiś pomysł, żeby sprawdzić jakieś rozstawienia strażników w środku, ale myślę, że pójdzie w inną stronę. I po prostu, czy w okolicy tego miasta są na przykład jakieś wykopaliska, jakieś ewentualnie świątynie, miejsca, gdzie ogólnie można się wybrać, żeby zdobyć jakieś niecodzienne przedmioty, które, no, za które ludzie są w stanie zapłacić jakieś albo pieniądze, albo informacje w jakichś antykwariatach, pośrednikach, u jakichś pośredników i tak dalej. Znaczy na pewno miejsc handlu tutaj też nie brakuje, no bo w takim mieście, stolicy, to wiadomo, handel kwitnie, wszelaki, legalny i ten nielegalny również. Jak się dobrze zakręcić, to można znaleźć coś nielegalnego. No teraz jeżeli chodzi o świątynię, już ci zaraz powiem. Oficjalne religie, które tutaj są oficjalnie wyznawane, praktykowane, których jakieś ośrodki kultu można spotkać, to są pontyfikalizm, reformatyzm i eddyzm. Więc na pewno zarówno wyznawców, kapłanów, jak i miejsca kultu jesteś w stanie dosyć szybko namierzyć. Znaczy, wiesz, mi bardziej chodzi o coś, co tak od pewnie setek lat jest nieużywane. Coś takiego, żeby po prostu wybrać się na kopanie skarbów. Małą eksplorację, żeby po prostu ewentualne znalezione fanty wymienić za jakieś informacje.
Na przykład, nie wiem, może być jakieś zlecenie na zdobycie jakiegoś, udanie się w jakieś miejsce i przeniesienie czegoś, albo sprawdzenie czegoś, jakiś grobowiec, nie grobowiec, cokolwiek w tym stylu na przykład. Czyli na co byś chciał badać? Na wiedzę akademicką? Na eksplorację zaginionych świątyń na przykład. No tak, tylko ale... na coś mi musisz rzucić, nie? A nie masz takiej umiejętności. Nie, eksploracja zaginionych świątyń. To wiem, to w manewrach, ale... Bo teoretycznie, no okej, okay, dajmy na to... Okultyzm? Okultyzm. Analiza? Może prędzej analiza. Wiesz co, rzuć mi na analizę, stopień trudności 15, jeżeli ci się uda, to... no to znajdziesz po prostu... Może nawet przy pomocy nudzącego się profesora Schwarza albo jego kontaktów również może po prostu znajdziesz jakąś ekipę archeologiczną, która prowadzi jakieś prace. Mhm. No to oba przerzuty wchodzą. No to przerzucaj. 10 plus 2 plus... Parami widzę, że leci. 10 plus 2 i mam jeszcze 6, więc wchodzi. Wchodzi. Po uruchomieniu kontaktów profesora Schwarza okazuje się, że przecznicę dalej od miejsca, w którym jest bank, w miejsce wyburzonej jakiejś starej kamienicy odkryto jakieś, wiesz, pokazał ci też jeszcze jakieś urywki z jakichś wcześniejszych gazet. Okazało się, że trwały jakieś prace wykopaliskowe, ponieważ odkryto jakieś kości sugerujące pochodzenie jakieś tam przynajmniej sprzed kilkuset lat, kiedy jeszcze miasto nie było tak rozbudowane, więc okazało się, że trzeba tam wprowadzić te ekipy archeologiczne i w tym momencie jest tam, wiesz, ogrodzone jakimiś tam taśmami. Są informacje, że są prowadzone prace wykopaliskowe. Profesor Schwarz mógł też uruchomić jakiś tam kontakt, żeby wkręcić ciebie albo nawet was dwóch do tych prac, nie? Bo jest dosyć osobą uznaną w środowisku antropologów, archeologów, więc... Jasne. No prawdopodobnie będę się chciał właśnie rozejrzeć za jakimiś fantami, żeby albo, nie wiem, zdobyć sobie wdzięczność i renomę drogą oficjalną, ewentualnie, jeżeli to nie przejdzie, to na przykład spróbować to zawinąć i pójść z tym na czarny rynek. No to już musisz wybrać, czy będziesz szedł drogą półświadka, czy jeszcze jakąś drogą oficjalną. No bo jak chcesz półświadkiem, no to rzucasz na półświadek, jak chcesz... Oficjalnie to co, na wiedzę akademicką? No, na przykład. No okej, to pójdźmy, niech będzie oficjalnie. Niech będzie, żeby wyrobić sobie nazwisko już w świecie naukowym. No i znowu dwa przerzuty. I znowu przerzut, czyli już 20, 30... O, proszę. 40. Jeszcze raz dawaj. 45 plus 6 plus... Już 51. Dyskusja, dysputa naukowa, anatomia ludzka plus 5 podczas konfrontacji ewentualnej. No tu konfrontacji nie mam. Jeszcze mam ewentualnie odkrycia zaginiona świątynia plus 5 do badań. Jak chcesz. Tylko czy to się pod świątynię? No to jak wiesz, w tym momencie już masz 6 podbić, więc... Teoretycznie 6 pytań możesz jakichś zadać, ale... Dobra, no to nie będzie. Miałem 45 plus 6, to jest... 51. No to masz 56 podbić. I masz osiągnięcie legendarne na dziś. Szczęściarz! Jeszcze będą to nie, mieli. Czekaj, chyba w szczęściaru to jak masz 50 wyrzucisz w rzutach sam. A on powyżej 50. Boże. Ale on w rzucie wyrzucił 45, więc 45. Jeszcze nie. Kurde, to może użyję żetonu na przerzut. No możesz teoretycznie to zrobić, nie? Kurde, czemu żeby nie? Żeby tą piątkę przerzucić, nie? No, niech będzie. No i masz, teraz masz szczęściarza, tak. Teraz już dostaniesz. Jeszcze znowu ty przerzucasz. Jeszcze nic. Czyli to jest 50-60? No kurwa. Ale ty masz... Jeszcze daję. 70. Okej. Okay. Jeszcze 3. 80. Jeszcze 2. 82. 72 i 6, 88. Panie, nie wiem, co ty tam odkryłeś. Co ty tam wykopałeś. Nie chcesz tego przerzucić, bo za słowa jest kolejne odciągnięcie. Już nie może. Dwóch naraz nie mogę raczej.
nie może przerzucać już kostki, którą raz przerzucę. No, no, nie mogę niestety, ale no. Ale mistrzu Grymicz! Ale mistrzu Grymicz, to jest podbić? W cholerę, więc zasadniczo powiedz, co ty tam odkryłeś takiego, bo co ty, oprócz tego, że dowiesz się tam jakichś rzeczy, to odkryłeś coś tak zajebistego, dokonaliście razem z profesorem Schwartzem coś tak zajebistego, że na drugi dzień znaleźliście się we wszystkich gazetach, no był z wami ten, zjechała się, może nie telewizja, ale chcą nagrywać z wami jakiś tam film dokumentalny oraz dostaliście zaproszenie do lokalnej rozgłośni radiowej, a profesor Schwartz dostał zaproszenie na najbliższe sympozjum na Uniwersytecie Westryjskim. Co się takiego tam odkryli po prostu? Coś niewiarygodnego tak, po prostu. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to na przykład szczątki jakiejś kompletnie nieznanej humanoidalnej rasy, która się znajdowała tam w głębszych warstwach, która kiedyś zamieszkiwała te tereny i nikt wcześniej w ogóle nie identyfikował jej i nie wiadomo, co to jest. I no i troszkę jakby zmienia to spojrzenie na całą strukturę. No, czy ta humanoidalna istota na przykład nie miała jakichś cech gadzich na przykład i zaraz dajmy na to wszystkie takie brukowce specjalizujące się w spiskowych teoriach rozpisują się, że ten wotajski profesor razem ze swoim tym atlantyckim asystentem udowadniają istnienie jaszczur ludzi, czy tam saurian, czy jakoś inaczej nazwaną tą rasę. Może tak być. Mogą być jaszczur ludzie, jakieś fragmenty łusek, jakieś kości ogonowe przyczepione do humanoidalnego i tam potem tułowia. W innych gazetach, czy rozumne jaszczurki istniały naprawdę? I tam, wiesz, wasze zdjęcia, nie? Jak pokazujecie jakieś szczątki. I wiesz, w ogóle w całym mieście, w całym Falkeneście wybucha totalna histeria związana z tym odkryciem. Nikt się nie spodziewał, że pod jakimiś tam w podziemiach, pod piwnicami jakiejś zawalonej kamienicy starej dokona się tak przełomowego odkrycia naukowego. Iż gry się też tego nie spodziewał. Tak, nikt się tego nie spodziewał, wszyscy tego chcieli, tak? Tak jest. Można powiedzieć, że teraz miasto jest tym dosłownie zapalone. Tak, tak, no tylko tyle, że no w tym momencie będziesz miał problem, żeby brać udział w napadzie. Ale na bank, nie. Bo jesteś osobą. Ja mogę być tym, ja mogę być takim decoy, mogę odwracać uwagę. Tak, tak, że właściwie zgromadzić na przykład, zorganizować jakiś jakiś bankiet, happening, tak, jakiś. Na przykład i zaprosić jak całkiem przez przypadek cały zarząd albo nie wiem, coś w tym stylu jakoś może zorganizować w tej siedzibie banku, może mają jakąś salę bankietową, tak żeby całkiem przez przypadek ochrona gdzieś tam nie była zbyt czujna albo na przykład, nie wiem. Albo na przykład sprawić, że na jeden dzień na przykład cały Falkenest dostanie dodatkowy dzień wolny i bank będzie zamknięty dla... O, dla po prostu, że będzie tam... I będzie tylko podstawowa ochrona, co zawsze jest i żadnych dodatkowych pracowników. Może tak być, że po prostu z władzami miasta porozmawialiśmy na ten temat i z racji tego, że... No, ich miasto stanie się no, teraz stolicą badań i tak przełomowe odkrycie zostało tu dokonane, to każdy teraz powinien świętować i cieszyć się z rozwoju techniki i no po prostu każdy musi mieć trochę wolnego na to. Dlatego dzień tak, wolny tak. Dla każdego i średnia hawajska. Do tego też oczywiście część społeczeństwa taka bardziej nawiedzona. W mieście dodatkowo pojawiają się też jakieś rozruchy. Nihiliści się odpalili, twierdząc, że to zbliża się koniec świata. Jacyś tam nawiedzeni miłośnicy spiskowych teorii twierdzą, że... Zapomniałem, jak się ci reptilianie, saurianie próbują władzę nad światem uzyskać, nie? Że rzeczywistość jest kłamstwem i trzeba obalić rząd, więc tutaj policja też miejscowa będzie miała dużo zajęć związanych z opanowywaniem rozhistoryzowanego miejscami tłumu ludzi, którzy je, bo tam będą też jakieś pikiety się pojawiać, protesty, że fałszujecie rzeczywistość, że to wiesz, wszystko jedna wielka ściema, jedni wierzą, inni nie wierzą, inni są wiesz, oszaleli z radości, inni są sceptyczni i tak dalej. Są wypowiedzi w mediach
ciągle ktoś się pojawia, czy to w radiu, czy to gdzieś na jakichś wystąpieniach, że wiesz, jedni was popierają, inni twierdzą, że to w ogóle jakaś totalna ściema z waszej strony, nie? Że to jest jakaś, że to skandal, że to Wotania próbuje coś sabotować, nie? I tak dalej, więc w międzyczasie, kiedy Jafari i Camellia zajmowali się swoimi rzeczami, no to tutaj naprawdę wywołaliście z profesorem Schwarzem potężne zamieszanie w Falkeneście. To co? I teraz, kiedy już zebraliście informacje, Jafari załatwił gadżety. Specjalistyczny sprzęt. Tak, specjalistyczny sprzęt, a Eduardo sprawił, że powiedzmy wszystkie oczy w mieście skupiają się na innych sprawach niż pilnowanie skarbca Wielkiego Banku, możemy przejść do etapu, który nazywa się planowaniem. Więc po tych paru dniach pobytu w Falkeneście siedzicie sobie gdzieś tam, nie wiem, w swoim pokoju albo w jakimś zacisznym miejscu, spożywając jakiś posiłek, popijając. Profesora Schwarza aktualnie z wami nie ma, bo no, zajęty jest sprawami związanymi właśnie z tym wielkim archeologicznym odkryciem. I powiedzcie mi, siedzicie nad planem tego, jak odzyskać tą pozytywkę z tego pilnie schronionego, szczelnie schronionego skarbca. I teraz ja wam podam kilka przykładów, jak możecie do tego podejść i wybierzecie sobie któryś z nich i podacie mi, każdy z tych planów ma pewien szczegół, który, od którego powiedzmy zacznie się cały skok. Więc tak, możecie zrobić napad, czyli używacie przemocy wobec celu. Szczegół, jaki musielibyście wymyślić, to jest punkt, w którym dokonacie tego napadu. Podejście drugie to okultyzm. Zmagacie się z siłami nadnaturalnymi. Szczegół, jakiej metody tajemnej użyjecie do tego, żeby dostać się do celu waszej, którego chcecie zdobyć. Podejście trzecie to ostrożne. Tak, biegniecie niezauważeni. Szczegół, w którym punkcie się włamujecie. Podejście czwarte, podstęp. Kusicie, zwodzicie lub manipulujecie. Szczegół, metoda podstępu. Podejście piąte, interakcja. Negocjujecie, ubijacie interes, przekonujecie. Szczegół, więź społeczna z kimś, kto wam pozwoli na przeprowadzenie takiej akcji. I ostatnia metoda, transport. Przerzucacie ryzykowny towar lub ludzi. Szczegół, szlak i sposób. Nad którą metod uważacie, że będzie najskuteczniejsza w tym wypadku? Napad, okultyzm, ostrożność, podstęp, interakcja bądź transport. W obecnej sytuacji, tych całych rozruchów, dosłownie rzecz ujmując, i tego całego szaleństwa oraz chaosu, jaki jest na ulicach, to w obecnych sytuacjach to nikt by nie usłyszał nawet alarmu. Nie no, są strażnicy. Są strażnicy wewnątrz, są te golemy strażnicze to raz, no i tacy ci pracownicy ochrony, no tam muszą być. Do tego, skoro są tam maszyny różnicowe, nie jest też nigdzie nie powiedziane, że na przykład one nie są podłączone z lokalnym posterunkiem policji na przykład, nie? I że wszczęcie alarmu nie sprawi, że zostanie tam wysłany jakiś patrol. Ja się tak tylko zastanawiam, bo tam coś mówiłeś w zabezpieczeniach, że są wykrywacze magii, nie? Tak. Dobra. I one były już tam na samym dole, tak? Znaczy w skarbcu były, tak? Umieszczone. W samym skarbcu. Że miały włączyć alarm, kiedy by ktoś używał po prostu te taumometry, by wykryły skok energii magicznej, nie? Nie jakoś tam nie odnotowany, wiesz, wcześniej, typu, że wiesz... No wiadomo, że czasami są przeprowadzane prace konserwacyjne jakichś tych technomagów, którzy tam się zajmują tymi urządzeniami. Czy być może czasami są przeprowadzane jakieś prace, na przykład, nie wiem, z tych, że przychodzą spirytyści, na przykład z korporacji spirytystycznych i sprawdzają, czy nie ma jakichś tam akcji związanych z jakimiś astralnymi rzeczami. Na zlecenie oczywiście, wiadomo, właścicieli, ale no takie, wiesz, że przyjdzie sobie mag i na przykład zacznie używać magii po prostu, no to może no, włączy alarm wtedy, nie? W sumie to też nie jest głupie, żeby na przykład spróbować wejść jako właśnie jakaś ekipa właśnie konserwatorów jakichś albo nie wiem, ja... To wtedy liczyłbyś jako podstęp, to wtedy byście wybrali metodę podstępu. A możemy połączyć metody? Łączenie metody? No zależy które pewnie, bo skradanie z napadem pewnie ciężko. Możemy się podstępem iść do środka, a później sobie wybaczyć drogę. No, teoretycznie. Bo tak na pewno nie będą się spodziewać, my będziemy mieli akcję z zaskoczenia. Dla wszystkich.
Ja nie chcę walczyć, bo moja postać nie umie walczyć. Skradać też się ledwo co umiem. No i przepraszam. Co proponujesz? Nie tak przepraszam. Pamiętajcie, że w ostatniej fazie, kiedy już wejdziecie do środka, zawsze będziecie mogli używać żetonów do odpalania retrospekcji, gdzie wy... Tak, wiem, wiem. Ale po prostu ja się czuję to, ja, na siłach. Drogę. Ja najlepsza jestem w udawaniu blondynki. Przepraszam, skupiłam się, którędy toaleta. W sumie możemy... Miejscu gryzą. To nadal wygląda mi na podstęp, nie? No, decay jakiś. Możemy połączyć dwa podstępy plus moja akcja na siłę. Szybkie przetargnięcie się do wyjścia. Wiesz, myślę, że prędzej czy później trzeba będzie się przebijać, ale na ile się da, to żeby się podkradać. Bo po co, wiesz, od razu sobie... Zawsze im później odpalimy alarm, tym później oni się zjadą nam na głowę. A jeżeli już na starcie sobie odpalimy jakiś alarm, to... No ale ile tych bomb masz, to ty nie wystarczy. Mogę dwa razy kupić. No to dwa razy, ale to nie jest dużo tak naprawdę na całą trasę. To jest dużo. Jak masz kilka, masz drzwi, masz golemy, masz samo wnętrze skarbca. Dużo jest tego. Później droga powrotna jeszcze, bo jak będziemy wychodzić, też może się odpalić. Więc nie ma co tak szarżować, żeby się wbić, a później wbijemy się tak, żeby nie było jak wyjść. Pamiętajcie, że bank będzie oficjalnie zamknięty dla klientów z racji tego wprowadzonego znienacka dnia wolnego. No, więc no, jak dla mnie to można próbować jakoś podstępem się kraść, a będziemy najwyżej używać siły, jak będziemy musieli już, bo nie będzie lepszej opcji. Okej, czyli wybieracie metodę podstęp, tak rozumiem? Dobra, czyli musimy wybrać szczegół, jaka to będzie metoda podstępu. W sumie mamy tutaj specjalistę od magii. No, też właśnie mi się wydaje, że coś. Ja też lubię być na magię. Wtargnięcie niezauważeni to by było ostrożne włamanie, nie? Bo podstęp to już takie bardziej, że coś, jakieś oszustwo, jakaś ściema, nie? Ej, a wiesz co? A na przykład gdyby próbować wejść jako jakaś ekipa monterów, jakiś kurde, ekipa naprawcza, która ma naprawić jakiś, nie wiem, zacinający się zamek w tym sejfie, w drzwiach do sejfu. Albo gdzieś tam dalej po prostu. No a na przykład, wiesz, używanie magii jako palnika do metalu. Okej. Więc wtedy by trzeba było wyłączyć. Okej, dobra. Myślę, że wstępnie mamy ustalone. Pojedziemy na retrospekcjach ewentualnie dalej, nie? Więc teraz jeszcze tak. W którym miejscu zaczniemy? W sensie włamujecie się do środka potajemnie, czy oficjalnie próbujecie wejść tam, nie wiem, przez wejście dla obsługi technicznej, przyciemniając, że jesteście właśnie tą ekipą jakąś konserwatorską, która ma zadanie zrobić to, co tam macie zrobić. To jest pytanie, czy... Jeżeli wejdziemy gdzieś gdzieś jakoś w ukryciu i dopiero później wyjdziemy, to zawsze będziemy mieli argument, no jak już w tym miejscu jesteśmy, no to widocznie jest to zatwierdzone. No a na wejściu zawsze trzeba będzie przekabacić. Ale to nie wiem w sumie, jak myślicie. Gdzie chyba wsi ryba? No to decydujcie się, bo musimy coś zrobić. Tak. No to nie wiem. Dobra, to można. Choć w sumie, zawsze będziemy alibi, gdyby sprawdzali kontaktowali się na wejście, no to im potwierdzą, że weszliśmy. Ale właśnie, czy wcześniej możemy sobie jakieś, nie wiem, potwierdzenie, zlecenie podrobić, ogarnąć coś takiego? To myślę, że to możemy odpalić na zasadach właśnie retrospekcji. Okej. Okay. Że... Też pamiętam... Teraz tak. Też pamiętacie o tym, co macie tutaj. Jego sławną umiejętność. Zawodowy. Teraz tak, przeprowadzimy to włamanie do banku, przeprowadzimy na zasadach wyzwania spektakularnego, które przypomina oczywiście konfrontację, czyli też trzeba będzie zdjąć znaczniki odporności tego włamania, tak jakby. Ale żeby ustalić, ile tych znaczników będzie, musimy sobie odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania. Bazowo będzie dwa. I teraz tak, pytanie pierwsze. Czy skok jest wyjątkowo śmiały lub brawurowy? A z czym to się wiąże? No, zależnie, czy odpowiecie tak, czy nie, to będą znaczniki dochodziły, albo, znaczy, czy ustalimy, że tak, czy nie,
to znaczniki będą się zwiększać albo zmniejszać. Znaczy, zależy jak pytasz, w sensie, no czy napad na jakiś największy bank w państwie jest śmiały i brawurowy, to chyba każdy trochę jest. No, wydaje mi się, że jest, więc dodatkowy znacznik dochodzi do tego. Czy operacja jest wyjątkowo skomplikowana lub zależna od wielu czynników? No pytanie... W sumie takie... tak, to nie. Bo ja mogę użyć dwa razy swojego bomby golemicznej, żeby coś zatrzymać, więc nie wiem jak to uznać. No ale to też masz wiele różnych czynników. Czy się połapią, czy... Znaczy te bomby golemiczne to podstawowa ochrona, tylko zostały te części mechaniczne. Technomantyczno-mechaniczne. No, ale ja wejdzie alarm, to... Może się zjechać cała policja z okolicy. Mogę też włączyć alarm. Wydaje mi się, że skomplikowana nie jest, bo sobie uprościliście sporo rzeczy, ale z drugiej strony nadal zależna od paru czynników. Między innymi od waszego szczęścia. No właśnie, jak nam rzuty wejdą. Okej, okay, więc wydaje mi się, że tutaj odpowiedź ogólnie, że jest zależna od wielu czynników, więc dodatkowy znacznik dochodzi. Czy szczegół planu obnaża słabość celu lub uderza we wrażliwe miejsce? Szczegół, w sensie tutaj sposób wejścia? Tak, znaczy sposób zrealizacji tego włamu, czyli chcecie ściemniać, że jesteście ekipą... Trochę obnaża słabość celu, no bo naszym celem jest włamanie się do najlepszego, największego banku, a my chcemy tam wejść tak sobie przebrani i po prostu otworzyć sobie drzwi i wyjąć co chcemy, więc jeżeli nam się uda, no to troszkę ośmieszymy właścicieli banku. Okej, okay, to w takim razie jeden znacznik wam odpada za to. Pytanie kolejne. Czy obrane podejście mierzy w najsilniejszy punkt celu, ma on dobrą obronę bądź podjął specjalne przygotowania? Znaczy, de facto... Teraz też ma gorszą obronę. Właśnie, teraz trochę mu osłabiliśmy. Więc znowu znacznik odpada. Czy ktoś z waszych znajomych lub kontaktów może zapewnić wsparcie bądź informacje przydatne podczas skoku? Moja kontaktka Comtesse Emmanuelle de Vries. Mogę zdać dowolny test bogactwa. Łapówki. Pytanie, czy bogactwo będzie tutaj potrzebne w ogóle? Łapówki tak. Nie wiem, czy księciunio by się do czegoś tu przydał. Znaczy, tak de facto jeszcze mam wiedzę akademicką, którą mogę użyć do tego. Do łamania maszyn różnicowych. Coś faktycznie praktycznego może wam się tu przydać? Moje bomby kolemiczne. To myślę, że tutaj jeden znacznik wam odchodzi, ale pytanie, czy jacyś wrogowie lub rywale przeszkadzają wam podczas operacji? No mogą. Tak, nie, mogą też na przykład, skąd wiecie, czy na przykład Juda Schulz też nie pracuje nad dostaniem się do... Jak Juda pracuje, żeby tam się dostać, to szybciej pójdzie nam zabić Judę i wyrwać mu ten dysk, niż łamować się do tego banku, to będzie prostsze. Teraz tak, pytania ostatnie. Czy istnieją jakieś inne czynniki, które chcecie rozważyć? Atak nihilistów na ten bank? Być może w dzielnicy panuje sytuacja, która sprawi, że operacja będzie mniej lub bardziej ryzykowna. No ewentualnie może być tak, że na zewnątrz mogą być jakieś, wiesz, demonstracje, różne protesty, przemarsze i ogólnie jest zamieszanie, więc ewentualnie na przykład gdyby powstał jakiś alarm, gdyby policja musiała tutaj się dostać, to mogliby mieć znacznie opóźnione działanie, bo ciężko jest się dostać w to miejsce teraz. No tylko, że to może działać dwojako, bo może na przykład z jednej strony odwracać od was uwagę, ale z drugiej strony niespodziewanie... może wam przeszkodzić na przykład w ucieczce, więc to jest takie jedno na plus, jedno na minus. Więc zostałbym przy dwóch znacznikach. Więc musicie zdjąć dwa znaczniki, żeby włamać się do tego banku i wydostać się z pozytywką. Teraz tak, trudność tego byłaby na poziomie, myślę, nadal 35. Stawką będzie taką, że jeżeli wszystko wam się uda zrobić niepostrzeżenie, no to ukradniecie pozytywkę, a co za tym idzie, ukradniecie schowany w niej dysk, klucz do biblioteki w Masjafie i czmychniecie niezauważeni. Teraz jak wam się noga podwinie, no to myślę, że sytuacja może być taka, że wasza obecność tam nieupoważniona wywoła poważny skandal, gdzie wasze twarze wylądują w gazetach i będziecie ścigani przez prawo. I stracicie od razu, myślę, że co najmniej 2 punkty reputacji. Można mieć na minusie?
Reputacja? Jak spadnie ci do zera, jesteś, że tak powiem, persona non grata wszędzie. Bo mam jeden, więc tak. Więc ty to byś był ściganym bandytą już po prostu, takim totalnie. Jeden dzień odkrywca potężny, później bandyta. A, że można i tak. Ważne, żeby gadali. Mistrzu gry, możemy dokładać? Co dokładać? No, kolejne zyski, kolejne straty do tego, do legendarnych. Co byś chciał dołożyć do tej stawki jeszcze? Zatarcie śladów. Że wiesz, w takim sposobie biurokratycznym, że ktoś się tam pomylił w banku i nas wpisał jako autoryzowaną. Przez to trochę naśledzić to będzie dziwnie. Myślę, co autoryzowaną? Autoryzowana kontrola magiczna, znaczy teumo. Ja myślałem o tym, żeby po prostu podwędzić papiery i uniformy od faktycznej tej kontroli, co ma przychodzić na przykład. Ja mogę wam to załatwić spokojnie. No, w sensie, że mogłem dowiedzieć się na przykład, że... Co? To już retrospekcja to jest, według mnie. Tak, to w retrospekcji już, nie? No. Po prostu w retrospekcji podwędzamy papierek. Więc dobra, może po prostu przeskoczmy do momentu, kiedy znajdujecie się już przed bankiem. Zakładam, że jako drużyna udająca grupę konserwacyjną będziecie po prostu chcieli normalnie wejściem dla obsługi technicznej. Tak. Wejściem z bocznej uliczki dla obsługi technicznej, gdzie po prostu sytuacja zaczyna się... Jeszcze teraz tak, rzut na wejście, w jakiej sytuacji się znajdziecie. Możecie się znaleźć, to tak zapożyczenie też kolejne z ostrzym roku, możecie się znaleźć w jednej z trzech pozycji. Pozycji kontrolowanej, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Pozycji ryzykownej, gdzie nie do końca coś poszło zgodnie z planem. I w pozycji desperackiej, gdzie nic nie idzie zgodnie z planem. I teraz poproszę o rzut. Rzut kogoś, jedną z was, kto będzie gadał najwyżej. Rzut 3K10. W momencie, kiedy wyrzucicie dziesiątkę, jesteście w kontrolowanej pozycji. Jak wyrzucicie 8-9 w ryzykownej, a wszystko od 7 w dół, jesteście w desperackiej. I liczy się najwyższa, tak? Kto rzuca? Kto rzuca? Kto chce gadać? Ja? Dobra, mogę gadać, Jol. 9, czyli jesteście w ryzykownej. Ewentualny przerzut? Nie, to jest tylko taki jeden rzut. Dobijacie się do bocznych drzwi banku i otwierają się one. W drzwiach staje jeden z pracowników banku, a za nim widzicie rosłą postać ogrzego ochroniarza. Słucham. Nie spodziewamy się dzisiaj nikogo. Mężczyzna się rozgląda po was pytającym spojrzeniem. Nie wiedzą państwo, że dzisiaj zamknięte? Wielka uroczystość, wielkie naukowe odkrycie. Widzisz, że facet zaczyna się przede wszystkim bardzo intensywnie przyglądać Eduardo. Wiesz, no, ja bym może miał na głowie już taką, w sensie, czy wcześniej musimy zrobić retrospekcję na zdobycie tego, nie? W sensie, bo chcieliśmy uniformy i tak dalej. Tak, no to... Czy zrobić to właśnie teraz retrospekcję jeszcze zanim gadanie z nim, żeby sprzęt, papierek ewentualnie. Dobra, to nie wiem, to jedna osoba ma wydać, tak? No. Jak? Dobra. To ewentualnie ja mogę. Zrobię jeszcze taki zegar, powiedzmy, sobie, ponieważ startujecie z ryzykownej pozycji, on będzie miał 6 segmentów. Jak zapełnię wszystkie 6 segmentów, włączycie alarm. Okay. I ponieważ startujecie z ryzykownej pozycji, zapełniłem jeden. W sensie, zaraz mi opiszecie, jak wyglądacie, ale on i tak, mężczyzna w pierwszej kolejności uważnie przygląda się Eduardo. Chyba gdzieś tam mu świta w głowie, że pewnie widział twoją twarz gdzieś w mediach ostatnio, więc wiesz. Mm-hmm. Podejrzliwie ci się przygląda mocno. Jasne. No więc prawdopodobnie... Z racji tego wcześniejszego rzutu na ilość informacji, może udało się zdobyć informacje, kto odpowiada, jaka firma odpowiada za jakieś naprawy odnośnie
skarbca. Tak, tak. Zabezpieczenia skarbca prowadzi firma ochroniarska niejakiego tego Juliana Sommerschafta. I to jest tam Sommerschaft GmbH, taka po prostu firma, która jest tutaj w Westrii, znana w Falkeneście z najwyższej jakości usług ochroniarskich i jako firma też zajmująca się systemami zabezpieczeń najnowszej generacji. Jasne. No to prawdopodobnie ten dzień ustaliłem, żeby był wolny, akurat całkiem przez przypadek podsunąłem, żeby to był ten dzień wolny, bo miała być umówiona jakaś kontrola przy jakimś podzespole. No i pewnie razem z Jafarim byśmy to chcieli zrobić wcześniej, żeby powiedzmy w jakimś barze na przykład, gdzie ekipa przesiadywała po pracy, wcześniej ich dorwać, nie wiem, przysiąść się, pogadać, gdzieś wędrować może od baru do baru i całkiem przez przypadek w jakiejś alejce po prostu ogołocić, zostawić na lodzie, no bez rzeczy, żeby zabrać ich i stroje robocze, i właśnie zlecenia, karty dostępu i tak dalej. Okej, okay, dobra, no to musisz ten żetonik wydać na to. Jasne. I to... ten, faktycznie jesteście ubrani w te stroje, z tym, że tam masz jakiś kaszkiet też na twarzy i wiesz, tak głębiej, jak się facet tutaj przylazł, sobie głębiej poprawiasz ten kaszkiet, żeby zasłonić sobie część twarzy, ale powiedzmy, że przede wszystkim na Jafariego ten strój taki wydaje się trochę przykusy, uwiera go pod pachami, na ciebie też tak nie do końca dobrze pasuje, więc jesteście w takich, powiedzmy, jumpsuitach, takich kombinezonach z logiem firmy. Nie wyglądacie, jakby wam te uniformy się trochę, wiesz, sprały za bardzo. Witający was odźwierny ten, oczywiście spogląda na was lekko zaskoczony, ale ten, sprawdza w dokumentach, czy faktycznie byliście zapisani. Tak, faktycznie, konserwacja techniczna od Sommerschafta, tak? Ale nadal się wam tak przygląda. Kiwam głową. Przygląda się wam tak, wpuszcza was do środka, widzicie, że faktycznie w korytarzu stoi ochroniarz ogr nieco delikatnie mniejszej postury od Jafariego, a o takim nic nie mówiącym wyrazie twarzy, który też wam się przygląda, widzicie, że ma broń boczną przy boku, także jakąś pałkę przy drugim boku. Przygląda się wam taksującym wzrokiem mężczyzna. Faktycznie, myślałem, że będziecie mieli wolne. Tyle się dzieje, w tym mieście słyszeliście, podobno jakiś przybysz z Atlantydy razem z profesorem. Jak on miał? Myśli, Schwarz chyba. Odkryli w tych wykopaliskach, tam co są przecznice dalej, podobno szczątki jakichś jaszczur ludzi. To ponoć była rasa rozumna. Się w głowie nie mieści, Tutaj coś odhacza. Macie przepustki? Pytającym wzrokiem się na was. Ja tak tylko lekko przydygam, raczej nie odzywając się, potwierdzając ewentualnie. Nie wiem, czy te przepustki są ze zdjęciem, czy... Nie, to są takie karty perforowane, nie? Karty. Takie jak miał... No więc to pewnie byśmy... Dajecie, okay. On tam wrzuca te karty w czytnik maszyny różnicowej, która tam za każdym razem potwierdza ceny. Jeszcze daje wam taką listę z długopisem i tutaj pokazuje, gdzie się macie podpisać, nie? No to podpisujemy się oczywiście fałszywymi imionami i nazwiskami. No, w tych kombinezonach macie te inicjały, znaczy te, w sensie imię tak i nazwisko, nie? Więc... Daję listę, patrzę się na swoją plakietkę na tym i piszę, co tam piszę na plakietce, żeby się nie pomylić. Ciężki dzień wczoraj był, tak? Się popatrzył na was ten mężczyzna, odbierając tę listę z tym długopisami, znaczy z długopisem, i oddając wam karty perforowane. Simon, zaprowadź państwa do skarbca. Tak, i ten ogrzeochroniarz kiwa mu głową i ruszacie w głąb banku. Faktycznie widzicie, że jest zamknięty. Hala, gdzie byli, są przyjmowani standardowi klienci, tam te wszystkie okienka kasowe i te do obsługi klienta są pozamykane, światła są pogaszone, palą się tylko jakieś tam te takie podstawowe światła, żeby tam ochroniarze, którzy spacerują, robią obchody po obiekcie, żeby cokolwiek widzieli. I idziecie korytarzami na zaplecze, dochodzicie do
do windy. Windy, którą jechałaś już wcześniej i ogrze ochroniarz wyjmuje swoją kartę perforowaną, wsadza w czytnik. Winda, mechanizm czytnika potwierdza jego tożsamość. Drzwi się do windy otwierają. Pakujecie się wszyscy do środka. Simon bez słowa wybiera poziom minus jeden i zjeżdżacie w dół. Zjeżdżacie tak w milczeniu. Drzwi do korytarza recepcyjnego skarbca się otwierają. Wychodzicie i widzicie znowu, widzisz Kamelio, znajomego krasnoluda, który operuje przy znajomym pulpicie sterowniczym. Ogrze ochroniarz wychodzi z wami i staje obok windy, pokazując gestem ręki, żebyście ruszyli w kierunku recepcjonisty tego poziomu, czy też krasnolotometa was zmęczonym spojrzeniem. Dobra, idziemy tam. Krasnolotometa was zmęczonym spojrzeniem. Jak widzę, nie tylko ja mam dzień pracujący. Cholera jasna. Że też takie imprezy mnie omijają, jak ta ostatnia. Kręci w głową. Co, metrzafta? Ja tak tylko przytakuję. Tak, tak, jak najbardziej. Schowając stronę tak delikatnie, ale tak znowu nie, żeby się rzucało w oczy tą głowę w czapce. Ewentualnie już mogę mieć jakąś założoną maskę, jakąś na przykład spowalniczą, jak się ma tak, wiesz. W sensie tak na górę głowy jeszcze, żeby bardziej zasłaniać swoją twarz. Okej, okay, facet sprawdza wasze przepustki i tak się pyta, a co dzisiaj, co tam dzisiaj macie zrobić? I w tym momencie prosiłbym kto kogoś z was o rzut, ponieważ musicie podciągnąć dalej swoje oszustwo. Na co mam rzucać? No właśnie. Na co chcecie rzucać? No podejść się drogi podstępu, więc myślę, że na blefowanie chyba. Kto ma dużo blefu? Poziom trudności 35. Blef jest na charyzmę. No to 35, tak? Ja mam przerzuty na ósemkach i szóstkę. No to blefuj. To nie jest to na blefu. Czy odpalenie, a tu poczekaj, muszę to sprawdzić. To ja bym chciała, że blef jest na charyzmę, to ja bym chciała użyć swojego uroku, który chyba się w tym momencie sprowadzi do uroków mojego jumpsuita, żeby mieć przerzuty na siódemkach. Mówisz, że wygląda w jumpsuicie wyjątkowo powabnie. Nie, wygląda wyjątkowo przekonująco. Wiesz, tak jak na nas ten jumpsuit taki ewidentnie za ciasny, to na niej tak odpowiednio za ciasny. Okej, okay, dobra, widzę, że masz dwa przerzuty w takim razie. Ale to jest ten drugi rzut, tak? Czy... To jest ten wcześniejszy. To jest ten wcześniejszy. Po co trzy, tak właśnie mi się wydawało. No to masz szóstkę. Nie, ja chyba się tak nie bałem. Chyba wykorzystać żeton, żeby przerzucić. Tak. To wykorzystuj. To nadal masz sześć. Znaczy, to nie przerzucasz, tylko dorzucasz dodatkową kostkę, to nadal masz sześć. Jakby chyba ten jumpsuit jest zły. Chyba jednak nie jest taki ciasny, jak nam się wydawało. Facet zjeżdża mi się. Potwierdził niby waszą tożsamość przepustkami, ale tak trzyma je w ręce i tak... Nie wydaje mi się, żebyśmy zgłaszali jakieś usterki. No i poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No ja wiem, ale to standardowa konserwacja? No. I co ja tu... Nie, ta tabelka. Bo na razie masz 6 i trzeba tam blefu też ile? To tu mam 12. Też 6 i 12, to do 35 sporo brakuje. Pamiętaj też, że możesz używać kart jeszcze ewentualnie. Jakiś joker czy coś? Teraz to już nas na pewno wpuszczą. Joker daje jaki bonus? Joker zdaje testy na poziomie chyba 30. A, to daje ci zdanie test na poziomie 30, a to jest trudność 35. Kamilio, powiedz, miałaś już przerzut na siódemkach? Dobrze słyszałem? Tak. To masz przerzut na szóstkach. A dlaczego? Bo ona ma już przerzut na siódemkach. To Joker zawsze zwiększał jeden zakres przerzutu, faktycznie. No tak, zagrywasz Jokera, to masz bonus plus 10 do rzutu i masz przerzut na szóstkę. Aha. To masz sobie puszczaj. Zamiast rzucać dalej. Tą szóstką. Czyli tak. Szóstka jest dziesiątką? I tak. 4, 16. I 10 masz... to jest 26. No 26. A dodaliście szóstkę z blefu jeszcze?
Tak. Nie, okay. Czekaj, masz 10 i tak, 4 14. To jest 14, 6 z blefu to jest 20. I Joker to jest 10, 30. To jest 30, to jeszcze 5 brakuje. Jeszcze 5, nie masz jakiejś konfrontacji społecznej fajnej, ciekawej? Nie możesz tam jakiegoś uwodzenia wyciągnąć z rękawa? Żeby nie patrzył się na karty, tylko w inne miejsce? Tak mi się w suwaczek rozpiął, tak? No dobra. No dobra, coś do tego musisz... No poczekaj, szukam. Odpalić, nie? Nie, on nie jest jeszcze nieumarłym. Nie, no jest jak najbardziej żywym krasnoludem. Czy on jest mężczyzną? Tak. Czy plus 5 do kontaktu z mężczyznami się liczy? Liczy się, więc tak, czyli masz 35 równo, tak? Tak. Mhm. I Kamelio, pamiętaj, że ten bogus się trzyma na całą scenę. W tym przypadku na całą konfrontację. Na przedmiotu. No to, ale Joker, czy mówisz o moim tym? To w sumie to mam plus to obniżone o 2 stopień przerzutu. Jak będzie społeczny. Tak, dokładnie tak. Jeden znacik spoko. Jeżeli dobrze do końca. Znaczy, wiesz co, ja jeszcze dogram kartę, podniosę do 38. Facet ten, spogląda się na Eduardo, tak myśli, jest pan bardzo podobny do tego przybysza z Atlantydy, który był tym asystentem tego profesorka z botanii, który dokonał tego wiekopomnego odkrycia, tych jaszczuroludzi. I tak się przygląda, ciągle trzymając wasze identyfikatory w rękach. My sobie przypomnimy. Ale czekaj, a czy ja mogę kartę dorzucić do tego? Jeszcze nie, już nie mogę. Nie, bo mogę. Już jedną zagrałaś. Jakbyś miała moc magiczną, to mogłabyś drugą zagrać. Bo to karta musi mi wrócić, wracaj tu. Każdy może dokładać do karty. Tak? Nie trzeba już kostki odejmować. Czy jeżeli zagrywasz wsparcie, to zabierasz sobie kości z rzutu, nie? Ale to... To nie jest konfrontacja, to nie jest... Ale wyzwanie spektakularne działa na zasadzie konfrontacji, więc wsparcie też masz. Zabierasz sobie kostkę, żeby dograć komuś kartę. Okej. Ale... Dobra. Ale zabierasz kogoś z następnego rzutu, czy...? Tak, z twojej akcji, z swojego rzutu. Dobra, słucham. Chcesz znowu użyć żetonu? Czy karty tym razem ty używasz? Czy ja mam użyć żetonu? Ale do kogo mówisz? Do Eduardo. Bo on nie używał karty, a nie żetonu jeszcze. W sensie ja mam kartę 2, 2 i 10, więc to o 3 zmieni. I tak. To wyrównasz, a wyrównanie jest chyba na naszą? Tak, wyrównanie jest na waszą korzyść. No okej, to mogę 2 wyrzucić. Oki. A gdzie jest twoja 2? Tylko zabierasz sobie kość z rzutu następnego. Ja mam zabrać później, tak? Tak. Jedną kością będę rzucał, no ale dobra. Kamel, ja nie mogę ci tej karty oddać w ten sposób, więc... Trzymaj gdzieś tam po prostu sobie na boku. Co robisz tym, żeby jakoś odwrócić uwagę od swojej osoby? Wiesz co, ja bym mu zasugerował, że trochę rasistowskie stwierdzenie, że wszystkie trolle wyglądają podobnie. To, że jestem trolem, nie znaczy, że jestem takim wybitnym naukowcem jak ten przedstawiciel rasy, który dokonał tak przełomowego i wielkiego odkrycia. Nie dorasta mu do pięt. Wiesz, mężczyzna tak się skrzywdził na ten twój foch, ale tak rzucił tak pod wąsem. No przepraszam, faktycznie nie wygląda pan. No, kiwał mu tylko. Faktycznie przeprowadzał, faktycznie przeprosił, ale jednocześnie cię obraził. Tak. No, ja tak wyciągam tylko rękę po karty nasze, jak tylko mu wybaczająco kiwam i... Oddaję. Facet coś tam klika na klawiaturze i te kraty się odsuwają, puszczając was do dalszej części skarbca. A, tylko rzuty na odchodem. Tylko nie na bałagancie tam, bo dzisiaj nie mamy służb sprzątających. I rzuty tylko przed ramię. Nie ma problemu, posprzątamy po sobie. Wchodzicie do tego korytarza, w którym wcześniej była Kamelia, który wiedzie do głównych drzwi skarbca. Po obu stronach tych drzwi stoją dwa duże strażnicze golemy,
No i drzwi są do skarbca, oczywiście zapalają się światełka, drzwi do skarbca są zamknięte. Jest ten panel, w którym wymaga wrzucenia karty identyfikatora, wbicia kodu oraz przekręcenia kluczyka. I co robicie? Nie ma tutaj nikogo, który by otwierał, czekaj, mam wbicie kodu. Kamelia, pamiętasz może jaki kod tam wklepywał tamten? Dobra, to ja mam inny pomysł. Kto fizycznie mógł mieć ten kluczyk? No, wiedziałeś, że na pewno kluczyk, jeden z tych kluczyków dostępu z skarbca miał dyrektor Schuller, z którym byłaś tutaj. Ale podejrzewasz, że mógł też mnie, znaczy podejrzewasz, no, wydaje wam się, że mógł mieć też na przykład szef ochrony. Słuchaj, jeszcze? To byśmy zrobili retrospekcję po prostu. To by było chyba najszybsze. Najłatwiej, no. Kamelia by po prostu zagadała szefa ochrony w taki sposób, że po prostu zwinęłabym mu, nie wiem, klucze, gdzie, żeby mieć ten klucz i, nie wiem, kod podwędziła? Albo przekona, żeby, nie wiem. Ale w jakim momencie tego dokonałaś? Jak to wyglądało? Szefem ochrony okazał się, był akurat elf o imieniu Joachim. Nie wiem, a mogło być to gdzieś, nie wiem, zagadałam do niego czy coś poza bankiem i po prostu to zrobiłam. A tak na ulicy raczej? Nie, w jakiejś, powiedzmy, że to było, no w jakiejś kawiarni gdzieś, coś takiego. Mówisz, niepostrzeżenie mu wykradłaś identyfikator oraz... Zgubił jakoś prawie wszystkie przepustki, ja nie wiem. Zgubił przepustkę i kluczyk, tak? I kot, i tak. I ponieważ akurat dzisiaj dzień wolny, niespodziewanie... To dzisiaj jeszcze się nie zorientował. Znaczy, nawet jak się zorientował, to nie miał okazji zastrzec sobie karty i ten... wyrobić nowego kluczyka, tak? Zgłosić zaginięcia. No. Okej. Okay. No więc grzebiesz tam gdzieś po kieszeniach wewnętrznych tego swojego jumpsuita i z triumfalnym uśmieszkiem na twarzy wyjmujesz kartę i wyjmujesz kluczyk. A jaki jest kod? Kod mam inną bardzo prostą opcję. Jaką? No bo każda dziewczyna nosi puderniczkę ze sobą, nie? I pędzelek. To wystarczy pudrą pozamiatać przyciski i razy wiemy, co naciskali? Tak. Znaczy teoretycznie faktycznie jest, jeżeli tak to robisz, to no faktycznie pojawia się pięć klawiszy, na których zostają drobinki pudru, czyli gdzieś tam zostały ślady palców na nich. No tylko jak masz pięciocyfrowy kod, to ilość kombinacji jest dosyć spora. Mistrzu gry, mógłbym to rzucić na to? Na wiedzę akademicką? Tylko, że ja bym obstawiała, że ten kod jest totalnie randomowy. No, numerologia jest świętą rzeczą w tym świecie i pozwala odgadnąć i pozwala odpowiedzieć na prawie każde pytanie. No to jest logika liczb. Numerologia, ale to myślę, że to będzie dosyć trudne. Bardzo, to będzie też. Bardzo, bardzo trudne, chyba że... Słuchaj, a on nie mógł po pijaku powiedzieć tego kodu? Ten elf? Mówisz, że nie dość, że go jeszcze spiłaś, tak? Wtedy? Przecież ukradnięcie, zabranie wtedy kluczyków było szybsze, a wtedy to już na pewno nie pamięta, kim była Kamelia, chociaż się nie przedstawiła pewnie jako Kamelia. No dobra, ale myślę, że to wymagałoby chyba dodatkowego żetonika. Mogę ja rzucić mistrzu gry, jeżeli chcesz. Ale co, żetonik? Nie, za numerologię mogę ja. Chyba, że to Kamelia ma rzucić, jeszcze żaden kluczyk. Znaczy, jak chciałaby uzyskać jeszcze kod, no to uzupełnić tą retrospekcję, to myślę jeszcze dodatkowy ten żetonik. Okej, dobra. Dobra, to papa żetonik. Czy można uzyskać żetonik za poznanie dyrektora banku? Znaczy, to był dyrektor do spraw klientów biznesowych, no myślę, że możesz. O, to ten, bo właśnie dokładnie ten zużył. No dobra. To jeszcze wbijam kod. Dyn, 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 dyn. Dobra, no to zapaliła się lampka, przekręciłaś kluczyk, tożsamość szefa ochrony banku została potwierdzona, golemy stronnicze stoją tak jak stały, nie reagując, słyszysz ten szczęk, który słyszałaś już wcześniej, kiedy pracujących mechanizmów drzwi, wielkich tych drzwi, które w końcu lekko odchylają się od twojego pierwotnego położenia, co informuje was, że drzwi do skarbca stoją otworem. Aczkolwiek to nie koniec przeszkód, bo za nimi rozciąga się
powierzchnia skarbca, ale pamiętasz, że ciągle działają systemy alarmowe. W sensie już w samym wnętrzu skarbca, tak? Czy stoicie przed wejściem do skarbca? Mhm. A dobra. Mistrzu Gory, a mogę połączyć rzeczą z kartą? Ale w jakim celu? Żeby dopieścić ten efekt? Ale w jaki sposób żetonu chcesz dopieścić? Karty pozwalają nam wprowadzić różne rzeczy na scenę, czyś nie? No tak. Czy efekty po prostu. Więc wykorzystując to, że bardzo, można powiedzieć, wymiennie, dzięki Kameli, wyszliśmy z tej sytuacji, gdyż ona nie powiedziała dokładnie o co chodzi, to tam tym głównym kierowcą, nie wiem jak to nazwać, tym co kontroluje to tło magiczne w tym całym skarbcu, wewnątrz skarbca, można powiedzieć, że ma większą tolerancję na wszystkie zmiany. Okej. Okay. Serce to jest osłona, jakby się pytał. No okej, okay, to dobra, no. Więc takie podstawowe w cudzysłowie rzeczy nie będą jeszcze aktywować tych całych mechanizmów. Znaczy, no na pewno to, że się zalogowaliście niejako do systemu kodem szefa ochrony sprawia, że chociażby płyty naciskowe, czy ten czujniki nacisku w skarbcu, no ten, nie zareagują wszczęciem alarmu, no bo jest to osoba uprawniona do wchodzenia, nie? To, ale nadal działają te wskaźniki magiczne, to nie? Tak, tak. To może... No bo system ogólnie alarmowy jest włączony, no bo... Nie wyłączyli, nie wiecie jak go wyłączyć, bo się w sumie na tym nie zdacie. Znaczy, dobra, to może w takim sensie, że ten żeton oraz karta osłona serce pozwoli mi otworzyć jedną kabinkę, tak bez wywołania alarmu, jakby była potrzebna. Wiesz co, jeżeli chodzi o gablotę... To mogę... pod to podpiąć, tylko jedno użycie. Jeśli chodzi o gablotę, no to wydostanie z gabloty tej pozytywki. Pozytywki to jest zdjęcie ostatniego znacznika, więc... Okej. Okay. To możemy uznać to za jako bonus w jakimś sensie dla mnie? Więc teraz tak. Ja myślałem, żeby to samo zrobić otworzenie, a samo wyciągnięcie z gabloty, żeby po prostu ty masz te dwa granaty unieszkodliwiające jakiekolwiek systemy, nie? To jakbyś na przykład rzucił granat i my byśmy zrobili retrospekcję, żeby na przykład replikę podrzucić w tym czasie. Dobra, Misz Góry, mam pomysł. Jak możemy urządzić? Niech to będzie 5. Niech to będzie dodatkowe 5 do trudności, bo ja nie będę chciał używać zręczności do tego. Bo raczej to mi nie wyjdzie. Okej. Okay. Znaczy, na złodziejstwo mi to nie wyjdzie, chyba że na wiedzę akademicką w jakiś sposób. Chyba że to po prostu zrobimy siłą, jako wyciąganie tego. Znaczy tak, siłą no to rozbijasz, no bo gablota jest pod tym, powiedzmy, że szklanym tą kopułą, znaczy takim filarem, ale ona wymaga sama w sobie otworzenia kluczem i również podaniem jakiegoś kodu, nie? Więc którego nie macie klucza i nie znacie kodu do tej gabloty, gdzie jest to, więc możecie ją rozbić siłą, próbując wyciągnąć po prostu, złapać pozytywkę i spierdzielać, no ale to wtedy wywołacie alarm, no bo szef ochrony ma prawo łazić po skarbcu, ale nie ma dostępu do eksponatów, do umieszczonych w niej przedmiotów, nie może otwierać skrytek, nie może otwierać gablotek, ma po prostu prawo wejść do skarbca, więc to wywoła alarm. No i wtedy po prostu ucieczka zmieni się w konfrontację, będącą albo walką, albo pościgiem. Albo możecie spróbować jakiejś innej metody, typu na przykład, że odpalasz swój gadżet, który wyłączy systemy zabezpieczające. I wtedy na przykład możecie próbować, nie wiem, włamać się do tej gabloty jakoś. Albo podmienić, tak jak mówiła, ktoś tu mówił, podmienić, ten chyba Eduardo mówił, że podmienić, niby, że użyjecie retrospekcji do tego, żeby wstawić jakąś replikę, pila z drzwi wyglądającą w miarę podobnie do tego, co kradniecie, albo po prostu, żeby otworzyć gablotę i zabrać to i próbować opuścić pomieszczenie. Nie, no mi się wydaje, że warto tą replikę walnąć, bo kurde, żeby od razu nagle nie było, jak ktoś
pierwszy, kto wejdzie do skarbca, zobaczy, o kurde, czegoś brakuje. Kto był ostatni w skarbcu? I teraz tak, Camellia niejako swoje rzeczy wykonała, więc teraz zostają wasze posunięcie. Czyli mamy otworzone już drzwi do skarbca? Tak, no możecie dobrze wejść, no bo jak wchodzicie, no to po prostu pod czujniki nacisku po prostu sprawiają, że się skarbiec rozświetla oświetleniem. No i widzicie to wszystko, co jest tutaj w środku zgromadzone, tak jak wcześniej widziała to Camellia, już nie będę teraz drugi raz tego opisywał. No i tak samo Camellia wam pokazuje, zapewne zakładam, że pokazuje wam tą gablotę na końcu, po drugiej stronie od wejścia, znajdującą się z tą pozytywką, która po prostu no, sobie tam stoi i rzuca wam się w oczy, nie? No to co, robimy ten pomysł z podmianką, czy jakąś inną masz propozycję? Podmienimy, ta opcja jest jeszcze druga. W pozytywce jest sam dysk. Można zajmować tylko dysk bez pozytywki. No tak czy siak, musicie się jakoś dostać do tej gabloty. Ale no właśnie, jakby użyć tego granatu, to czy udało się wtedy po prostu wyłączyć te systemy i jakby podnieść, czy nie za bardzo? Rzucenie granatu wyłączy systemy zabezpieczeń, ale gablota się nie otworzy. Więc jeszcze kwestia dostania się do gabloty jest, powiedzmy, tym ostatnim rzutem na zdjęcie znacznika. Musicie wymyślić jakiś sposób, nie, żeby się dostać. Znaczy wiadomo, może by Jafari podejść i pieprznąć i rozbić tą gablotę, ale no wtedy narobicie hałasu. Właśnie myślę, czy dałoby się to jakoś właśnie bezpiecznie podnieść, ewentualnie czy byłbym w stanie przestawić jakieś zatrzaski trzymające tą gablotę telekinezą? Zawsze możesz próbować, ale dobrze, no będziesz musiał wtedy rzucać na okultyzm. Jasne. Ja sam mam 9. Więc kumulując wszystkie, co mogę użyć, nawet mój kontakt do wiedzy akademickiej, na szyfrologię albo coś w tym stylu. Że chcesz łamać hasło do tego? No, tak. Jak może to być, to spoko, nie? Ile będziesz miał maksymalnie swojego okultyzmu? Znaczy, no ja teraz rzucam kością mniej. Możemy dodawać innemu kości? Kości? Nie, kości nie możesz dodawać. Możesz dodawać karty komuś. Nie. No ja ewentualnie mogę wydać żeton, żeby zrobić retrospekcję na ogarnięcie repliki jakiejś, a po prostu ty możesz próbować łamać szyfr. Dobra, robimy to. No dobra, no to najpierw to na co rzuca, jeszcze nie powiem. Dobra, więc bym prosił nowe karty. Okej, może być. To ja rzucam. Mistrzu gry, powiedz mi, czy ja będę mógł za podbicie sprawić, żeby to było mniej hałaśliwe? Przy użyciu bomby golemicznej? Jeszcze raz powtórzę, co chcesz zrobić? Jeżeli to będę na przykład dwa podbicia z testu na walkę, to będzie to wystarczająco niehałaśliwe? Na walkę? Dlaczego na walkę? No jeszcze tak myślę, że walka, wyrwa, która tutaj nie pasuje do tego. Powiedziałeś tam, że mogę użyć walki, żeby wyrwać to. No nie, no bo to jest szklane czy tam krystaliczne, więc to się rozsypie w drobny mak. A, okej, dobra. To o takim mówimy. Okej. Dobra, mistrzu gry, po prostu, to ja robię. Jak odpalasz gadżet, no to wyłączasz systemy zabezpieczające, czyli czujniki wykrywania magii nie będą działać i temu podobne, nie? Natomiast zamek gabloty dalej będzie zamknięty i sama gablota, że tak powiem, się nie otworzy tak po prostu automatycznie. No ja... Dobra, mistrzu gry. Więc tutaj po prostu ktoś będzie musiał rzucić na próbę otwarcia tego zamka, na przykład gmerania w nim telekinezą przykładowo i próba przestawienia jakiejś tam... Okej, dobra. Wykorzystując to wszystko, plus moją przednią kartę, która miała być moim taką kartą pomocą, bo nie wiem, czy coś w końcu dała, to moja podstawa będzie 13 na wiedzę akademicką. Dobra, mistrzu gry? Ale ty chcesz, żebym wiedzą akademicką gablotę otworzyć? Tak. Ja bym rzucał na złodziejstwo, raczej bym sugerował. Tam mamy szyfry, tam nawet zamek można otworzyć numerologię. A Eduardo może rzucać na okultyzm, żeby użyć swojej mocy magicznej. A ja właśnie myślę, w sumie jak mam jeden, i tak mam przerzutę na 8, więc jak mi wejdzie, to zawsze mogę jeden przerzucić, nie? To proszę bardzo. Najwyżej będę cię wspomagał. Najwyżej. Jeszcze myślę, wiesz co, ja chyba bym też sobie kartę wymienił, bo mam takie, że mi wiele nie radzą
tym teście. Więc. Wyrzucić muszę. Dobra, o, to wiem, które miałem, ale mam asa, więc. To są wyrzucone. To, co miałem wcześniej. Okej. Okay. Dobra, no to rzucam jedną kartą. Czekaj, jeszcze raz. No, żeby odpalić moc magiczną, to musisz rzucić kartę. W sensie muszę wydać kartę, tak? No bo dodajesz sobie bonus tej karty jako bonus mocy magicznej. Jasne. Dobra, no to wydam jakąkolwiek. No to wydam tą. Jeszcze na to, żeby używam mocy. Tak, czyli skupiasz się. Skupiasz się, wypowiadasz jakieś zaklęcie albo robisz jakieś gesty rękami. Mam rocze, jeżdżę do, rękami dookoła tego. A jak wyglądała to odpalenie tego gadżetu Jafari, tego, który miał wyłączyć te zabezpieczenia? A, więc tak. Ta bomba golemiczna to nie było tak naprawdę w cudzysłowie. Bo to, można powiedzieć, takie małe, sprytne urządzenie jest w formie, można powiedzieć, takiej spinki. Takie, co się używa do kontroli tła magicznego. Które się po prostu kładzie i się włącza. To niby kontroluje tło magiczne, a tak naprawdę zakłóca daną rzecz. Czyli to wygląda bardziej jak taki taumometr, tak? Taki typowy. Tak. Tak. Okay. Tylko nie bardzo mały. Taki można powiedzieć do bardziej odczytów głosowych niż to. Mhm. Tylko tam, jak to odpaliłeś, to tylko ten, na chwilę w pomieszczeniu ten zamigotało oświetlenie, ale po chwili wróciło do normy. Ciche takie buczenie dochodzące z tego urządzonka. No nie, to będzie przerzut. Okej. Okay. Dorzut, nie przerzut, tylko dorzut. W sensie, bo ja rzucam jedną kością mniej, tak? Dobrze rozumiem? No ale zależy tam dorzucasz dodatkową kością, nie to, że przerzucasz, to tylko dorzucasz dodatkową kością. Okej. Okay. No fajnie. No niestety. No. Urządzenie zakłóca najprawdopodobniej niespodziewanie praca urządzonka zakłócającego pracę systemów zabezpieczających w jakiś sposób wpływa na twoją aurę magiczną i nie możesz się skoncentrować przez działanie tego urządzenia. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Więc widzicie jak ten Eduardo coś próbuje deklamować jakieś swoje... W swoim dziwacznym języku próbuje deklamować jakieś zaklęcia, robi jakieś gesty, marszczy czoło, widzicie jak się poci, zaciska zęby i po chwili zrezygnowanym gestem kręci głową, pokazując wam ewidentnie, że nie da rady. To nie jest jego dzień. Zostało zdjęcie tej pokrywy, czy coś jeszcze? Zostało otworzenie gabloty. Jeszcze to mogę rzucić na tą wiedzę akademicką? Ja bym bardziej proponował na złodziejstwo. Czym jest złodziejstwo? Ja ci powiedziałem dlaczego. Na numerologię, bo numerologia tworzy ten świat. Numerologia pozwala zrozumieć zjawiska. Numerologia to jest po prostu matma na poziomie ekstremalnym. Jafari, ile masz złodziejstwa? 3. A przerzuty masz na jaki? Na jakim tym? No, to jest na zręczność. Czyli na jakim masz, na co masz przerzuty? Na jakiej cyfrze? Na 10! To ja będę miała z Jokerem plus 10 i na 9, tak? Bo to ja mam większe szanse niż ty. No, w sumie to... Nie możemy... Po prostu? Że na co? Na moje? Że dodasz mi po prostu plus 5? Co na twoje? Ile masz na tą numerologię? To podchodzi pod wiedzę akademicką i mam 9 plus tą kartę, co wcześniej zagrałem. Jako osłonę. Okay. Okay. To miałbym 12. No to dobra, niech będzie, nie? Że rozprostowujesz palce, odsuwasz Eduardo od tej nadchylasz się nad klawiaturą tego panelu, w którym się wprowadza kod. Nie wiesz ile cyfrowy w tym momencie, nie wiesz jaki kod, ale skupiasz się w sobie. No i? Zlecimy. No dobra, nie będę. No. Pierwsze 3, 10. Mam. Może chwilę poczekać. No masz 8 na razie. Przerzut masz na jakiej wartości? Na 9. Coś by mi pozwalało. Czyli masz tam bardzo... A nie masz przerzutów na 10? Nie, mam na 9. Z przenikliwości. A, bo to jest tego parametru. Zobaczę, może coś tutaj mamy. To czemu ja na to nie rzucam? Mam przerzuty na tych, na 7. Jeszcze raz, jeżeli mam jedną szansę. Bo mam drugą bombę golemiczną. Jeżeli nie wyciągniesz tego wyniku, no to po prostu gablota się nie otwiera.
A ja do zegara dopiszę dwa segmenty. Poczekaj, coś by mi to pozwalało. Więc pytanie, czy się poddajesz, czy zostawiasz to Kameli do realizacji, czy jeszcze coś próbujesz wyciągnąć z tego? Chyba dobra. Niech będzie już. Spróbuję przerzucić jedną to coś na sam koniec. Okej. Okay. Nie, dobra. Czyli myślałeś, wprowadziłeś jakiś kod, ale przez to, że system zabezpieczeń jest wyłączony, nie włączyłeś alarmu, jednakowoż gdzieś tam maszyna różnicowa, która jest podpięta do tego wszystkiego, zarejestrowała nieautoryzowaną próbę otwarcia gabloty numer taki, dnia tego i tego, w godzinie takiej i takiej, co zapełnia dwa punkty zegara wywołania faktycznego alarmu. Okej, okay, ale jeszcze zostaje Kamelia. Możesz jeszcze coś próbować zrobić. Mam to otwierać tym samym? Znaczy nie, no możesz próbować się na przykład złodziejstwem otwierać, tylko że nie wiem. Nie, ja wolę tym samym, bo mam większe szanse. Wyciągać wiedzę akademicką, tak? No dobra, no to próbuj. To przerzucamy na szóstkę, oh my god. I piątka. Kości mnie nienawidzą, po prostu. Może przerzucić. Dobra, trzeci rzut. Znaczy możesz dorzucić kostkę jedną, nie? Cztery, no. Czek, została jeszcze opcja. Nie przerywa mnie, bo przestaje trzymać klawisz, bo jak chcę cokolwiek zajrzeć na kartę postaci, to mi x-y wpisuje. To jest 29 punktów brakuje. No jeszcze ktoś ci może dorzucić ten, kartę chyba, za żeton. Znaczy, ile ci brakuje? Za kod. 9. Chociaż nie, już nie. Moc zużyłeś, kartę z archetypu jeszcze ktoś może zagrać. Dobra. Mogę mieć plus 5 Albo z jakiegoś osiągnięcia jeszcze możecie coś pobawić. Mistrzu gry. Mam takie fajne osiągnięcie. Słyszysz bezpośredni. Nie mogę tego dodać do Kameli. Testu Kameli. Nie mogę dodać osiągnięcia, szkoda. Nie ma żadnego osiągnięcia do otwierania zamków? Ja do otwierania zamków? Czekaj. Mam 5 niewykorzystanych, ale nie. Mistrzu gry, mam pewną sprawę. Jako? Ej, czekaj. Skandal, przestępstwo plus 5 w sytuacjach grożących podobnym skandalem? Tak. Możemy to uznać. No to 26. Jeżeli ten skandal był jakaś próba włamania kiedyś, to tak. Tam coś było chyba takiego. No to 4 brakuje. 4? To mogę mistrzu gry zagrać kartę? Jaką? I to znaczy, co miałbyś tą kartą osiągnąć? Chciałbym to dodać jako wspomoc. Mogę wydać żeton za dodatkową kość, żeby to zrobić. Okej, okay, możesz próbować. I dobra, i zobaczmy co tutaj mamy. E4 ci brakuje, tak? Mhm. To jest mój król transportu. I gdy Kamelia próbuje, też numerologicznie do tego podejść, do Jafari, można powiedzieć, że delikatnie przesuwa jej rączkę, gdy zauważa, że błąd. Zaraz wciśnie jakiś błędny klawisz. Okej, okay, ile wyciągnęliście w sumie? 30. No. 30, tak? Wiesz co? No, słyszycie nagle takie prace pracujących mechanizmów w środku i gabloten, szklana pokrywa tej gabloty zaczyna się podnosić do góry i chować w suficie, pokazując wam stojącą na podwyższeniu na małym podejściku pozytywkę Joachima Faberne. Czekaj, mamy coś dorzucić do tego testu, czy rzuciłeś kartę? Rzuciłeś kartę i to się stało, czy o co chodzi? Znaczy dorzucił kartę i ci sprawił, że kod poprawny wpisałaś do tego, mhm. do gabloty. No okej, okay. To czemu się całe nie podniosło, bo nie wiem co. Nie no, podniosło się. Podniosło się. Szklana część gabloty się podniosła, odsłaniając pozytywkę, no powiedziałem. Wiesz co, ja bym ewentualnie, żeby nam trochę dupę ratować, wydałbym na retrospekcję, żeby właśnie mieć tą atrapę jakąś, żeby włożyć na miejsce. Mhm. Dobra. No to
Większe i jakieś nie ma co opisywać, tylko po prostu się przeszło po jakichś ciemniejszych uliczkach, ciemniejszych dostawcach, żeby po prostu... Znaczy to było coś bardzo na szybko, więc tak naprawdę sprawne, jak ktoś przyjdzie, wejdzie do skarbca, będzie oglądał eksponaty, no to na pewno od razu zauważy, że coś jest nie tak z tą pozytywką, bo ona tylko z grubsza tylko przypomina to, co kradniecie. I zasadniczo nawet nie jest z masy perłowej, tylko z jakiegoś materiału przypominającego lekko. No ale no po prostu... Nie, to jak coś takiego, to myślę, że nie ma sensu, tylko nie wiem, zostawić wiadomość. Walcie się albo na pochybel, jakby tam było. Na pochybel cię... Nie, na pochybel Judy Schulzowi. Albo to... Bo napiszmy, że Juda Schulz tutaj był. Nie zostawi po prostu sobie. Zróbmy to! Zróbmy kartę wizytową Judy Schulza. Taką podobną. I tam zostawi. W sumie możecie, nie? Dawaj, robimy to. To za retrospekcję możesz właśnie wyrazić, że karta wizytowa nazwiskiem Judy Schulza. To zrobię to. Zostanie mi jeden żeton, ale. Może damy radę. Dobra, Joker, mam takie pytanie. No. Pamiętam, że były zakupy na początku, tak? No pamiętam, no i? Ja mam to, że zapewnienie woli swojej pani, bo ona chciała, żebym jej kupił nie tylko dla siebie, dla Eduardo oraz dla pana profesora. Czy mogę odzyskać jeden żeton? Możesz. Dziękuję. Macie w rękach pozytywkę Joachima Faberne. Co robicie dalej? Wychodzimy jak gdyby nigdy nic z głównym wyjściem. Tak, mówimy, że raport zostanie przesłany później. No, w sensie tu posprzątać, tamten, tutaj, że wszystko w normie, że nie ma problemu. Nie, jest problem z tą machiną, nie? Tak, coś przy ten, zszwankuje ta gablota, że wysyła jakieś dziwne komunikaty, ale poraliśmy się z tym. Faktycznie, no tutaj mam jakiś dziwny raport w rejestrze, stwierdza ten. Tutaj jeszcze proszę protokół odbioru prac konserwatorskich, daję wam znowu jakieś papiery do podpisania. Standardowo, żeby się nie walnąć te literówki w imieniu i nazwisku na plakietkę przy okazji, tak patrząc, podpisując się, żeby było wszystko poprawnie. W sumie właściwie niepokojeni opuszczacie bank Manor und Sons, wydostając się na zewnątrz, gdzie na ulicy akurat przechodzi jakaś, w sumie wtapiając się jako w tłum, który akurat przechodzi ulicą jakiś tam podekscytowanego tłumu, który udaje się w kierunku uniwersytetu, gdzie ma być tam jakiś właśnie odczyt odnośnie waszego odkrycia razem z profesorem Schulzem. Ja tak szturcham, ej ty weź się tam pokaż, ty będziesz miał alibi. Wszyscy się tam pokażmy. Się na tym wystąpieniu, nie? Na tym bankiecie. No, tak. No tak, oczywiście, to zaraz po prostu się to musimy pokazać, nie? Szybko gdzieś do jakiegoś mieszkania albo w jakiejś uliczce, tylko podbyć się tak gdzieś zrzucić do jakiegoś kontenera, wrzucić te stroje, te pewnie kart się pozbyć i tak dalej, choć karty można gdzieś tam przetrzymać sobie jeszcze, ale stroje, żeby się pozbyć. Okej, więc udaje wam się zrobić całkiem niepostrzeżenie jeden z największych napadów na banki, jakie nie powstydziłyby się pewnie największe złodziejskie szychy w półświatku. I zasadniczo zdobyliście to, co chcieliście. Macie pozytywkę Joachima Faberne, w środku niej zamknięty dysk, praktycznie poza, nie licząc pozytywki posiadanej przez Czerwoną Królową i ostatni z kluczy do Wielkiej Biblioteki Masyafu. Wieczorem, znaczy pod wieczór, niedługo później, godzinę, dwie później, udajecie się na uniwersytet w Falkenestu, żeby pojawić się gdzieś tam w towarzystwie profesora Schulza, który bardzo zaintrygowany tym odkryciem, nawet chyba bardziej zaintrygowany niż tą waszą wyprawą i tematyką kluczy prekursorów w swoim żywiole. Wygłosił oczywiście jakiś tam odczyt, ale też stałeś, Eduardo, wyciągnięty na światło, powiem, reflektorów, jako przedstawiony jako jego asystent, który brał
nielichy udział w odkryciu tego wiekopomnego odkrycia. I zasadniczo myślę, że dzisiejszą sesję możemy skończyć takim obrazkiem, jak Eduardo stoi po prawej stronie profesora Schulza, a gdzieś tam reporterzy, fotografowie uwieczniają całą waszą czwórkę, tylko Jafariego i Kamelię stojących nieco dalej, gdzieś tam w tłumie otaczającym profesora. I tak właściwie kończy się dzisiejsza historia. I coś macie do dodania jeszcze na samo zakończenie? Czy... Tak, wyruszamy na narty. Wracamy do domu. Dalej. Ale pierwsze na narty. Ja idę namalować dzieło sztuki, zamknąć w tym banku. Jak już robią tam interesy. No to ostatni rzuci na ekspresję tej sesji? Jak chcecie. Czyli każdy może rzucić na ekspresję, żeby coś tam składować? Tylko pamiętajcie, że to wszystko zajmie wam trochę czasu, no bo namalowanie obrazu to nie jest 5 minut. Znaczy i tak mieliśmy sobie zrobić wolne. I tak nasz kolega musi się nacieszyć sławą. Znaczy, to mu zajmie z dzień albo dwa, zanim się napoi tym. Więc jeszcze pojedziemy na nartach. Na początku następnej sesji pojedziemy do Heimburga albo do Orso. No narty to znaczy w sumie jesteście w najlepszym kraju, żeby sobie pojeździć na nartach w sumie. Ale później, jak pojedziemy sobie na narty. W sensie to rzucajcie na tą ekspresję, kto tam potrzebuje, a jak nie, no to myślę, że w tym miejscu zamykamy dzisiejszą historię. Okej, to rzucam. O, brawo Kamelio. O, brawo. 26 plus ekspresja. Plus 9. Co ty właściwie namalowałaś? Nie wiem, czekaj. Powiem ci, jak podlicza punkty. Rzucaj Jafari. To ja nie będę malować, ja będę rzeźbił. Mam 15 jako podstawę. Za rzeką mogę przerzucić. W sumie. No to 18. 18. A co właściwie rzeźbisz? Zaraz, ja też. Bo mamy jeszcze kilka osiągnięć do tego. Jeszcze w gry można 3 karty. Czekaj. Jeszcze raz 3 karty. Po co ci na sam koniec tyle kart? Bo chcę zrobić arcydzieło, ma być znana. Ostatnie 3 karty jeszcze. 3 karty dla Kamelii, dobra, no to co tam masz? No i tak liczycie i co wyliczyliście? Ja myślę, jak uzasadnić osiągnięcie w obecnej sytuacji. Czy mogliśmy iść malować do szkółki malarskiej? Albo no, gdzieś... Mogliście sobie malować gdzie chcieliście, no bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ma, bo można dostać za to plus 3. Szkółka malarska? No to jeśli koniecznie chciałaś, to poszłaś do szkółki malarskiej. Dobra, więc... Mam 18 z tego rzutu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 18. Tu będę mieć jeszcze 6. Serce jako osłonę swojej weny. Co i muzyk zaczyna unikać. No. A co osłania moją to? Muzy? Nie wiem. W ocenie trolica. Ja się napałam jeszcze takim związkiem z moją drogą trolicą. Moją drogą wielką tezą Emmanuel de Fries. Ona jest trolicą. Okej, okay, może być. To będzie 21. 26. Zobaczmy, może coś jeszcze tutaj mam. 26, koniec? Dobra, skoro tak. Z czego pamiętam, akcje specjalne też dodaje 5. Co, nie mistrzu gry? Ale jaka akcja? No. Ciężki pas metaliczny, super bieg. Po prostu. Jafari. Czuć jak kamień nie chce się formować. Postanowił raz porządnie się rozbić i wbić. Ten, jak się to nazywa? Spikulet. W kamień sprawia bardzo, że ładnie się da formować. Czekaj, czy to ja wtedy mogę zagadać do kogoś i mieć wenę i plus 5? Jeżeli masz akcję specjalną, którą będziesz mogła uzasadnić. Ale do czego to się właściwie sprowadza? Dobra, koniec. 31! Dobiłem. 31, no to jest całkiem sporo. Dobra, więc tak mistrzu gry. Ta rzeźbia... Dobra, niech się napisze Kamelia, bo nie będę mógł się skupić. 31 to jest całkiem fajna rzeźba, mi się wydaje, więc... Tak, całkiem mogłem. O, 50 ma. 50 Kamelia wycisnęłaś, to naprawdę. Co ty namalowałaś, powiedz nam? Bo tak
Ja nie wiem, ja będę sławna, jak nic. Sławną malarką zostaniesz? Nie dość, że jest sławną złodziejką, to sławną malarką. Sławną złodziejką to jestem od zawsze, kradnę serca, nie? A, tak, to prawda, to prawda, zdecydowanie to prawda, że łamiesz, ale ty łamiesz, to bardziej jesteś... Nie, ja nie łamę, ja kradnę. Kradnę. No zobacz sobie na Artura Gorubeliego, pokazać ci ostatni jego listek. Więc tak, mistrzu gry. Moja rzeźba, skoro ma 31 na ekspresy, przedstawia wszystkie 8 raz, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 8 raz. 8, no. Które razem działają ku wspólnemu celu. Jak w tym przypadku one tworzą rzeźbę. Okej. Okay. To jest, można powiedzieć, rzeźba kolosa z Chronis, który trzymał wielką magiczną pochodnię, wskazując drogę ku świetności. Więc przedstawia ona, jak każda z 8 raz daje swoją cząstkę do tej latarni z Chronos, ku świetlanej przyszłości, dosłownie rzecz ujmując. Imponująca rzeźba, ale mimo wszystko blasku zajebistości obrazu Kamelii i tak jest zaledwie cieniem w swojej własnej świetności, a Kamelia naprawdę narysowała coś ekstra. Tak, jak na ekstra przystało, są to plamy na płótnie, które każdy może identyfikować i interpretować jak tylko chce. Tak, jest to ten nieopisywalne i bluźniercze jak u samego Lovecrafta. Tak. I rzuciłam to gdzieś tam do galerii, któreś tam. I na tym skończyłbym. Eduardo, ma coś do dodania do tego wszystkiego? Czy ty się kąpiesz w blasku fleszy i ten? Tak, ja myślę, że ja się kąpię w blasku fleszy i pozwalam każdemu zobaczyć, kto dokonał tego odkrycia wspaniałego naukowego, żeby zdobyć wieczną sławę w dziedzinie antropologii i autorytet wśród naukowców jeszcze większy. Więc czy to byli reptylianie, czy saurianie, czy jakkolwiek inaczej nazwiemy tych jaszczuro odkrytych przez was szczątków rozumnych jaszczuro ludzi, stajecie się na pewno zapamiętani w annałach historii i w annałach nauki. A w tym miejscu myślę, że czas podziękować za udział w dzisiejszej sesji, podziękować widzom za słuchanie, no i zaprosić gdzieś tam na kolejną sesję. W piątek gramy w Rogue Tradera, mam nadzieję, że kończymy, albo przynajmniej będziemy zbliżać się do końca przygody załogi statku Karmazynowy Król, a w niedzielę gramy w Earthdawn. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i cześć. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.